Max. Zaczynają dziać się tutaj dziwne rzeczy. Objawił mi się pan domu. Co? Blokuje rozmowę. Perfidnie usłyszałem głos kobiety? No. Nie mówcie, że tam strąciło kamerę. Gdzieś to szło stamtąd, a w pewnym momencie stary nie mogę się utrzymać. Szurnęło tam i ja usłyszałem takie... Ale myślę, że dzisiaj wyjdziemy z tym z mocnymi wrażeniami. Gdzie jest Paweł? No ty się dobrze czujesz? Drodzy widzowie, zmierzamy sobie właśnie do kolejnej miejscóweczki. Właśnie przekroczyliśmy granicę województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Znowu zmierzamy na Dolny Śląsk, na pałac zapewne niejednym znany, do miejscowości Osetno. Jest to bardzo ciekawe miejsce z ciekawą historią, z legendą i z tragicznymi wydarzeniami. Ja się tylko boję tak naprawdę jednej rzeczy, bo zwiedzaliśmy już tyle nawiedzonych miejsc, byliśmy w szpitalach, w pałacach, ale nigdy nie byliśmy jeszcze w miejscu, w którym doszło do opętania. I to mnie trochę przeraża, bo nie wiem, czego możemy się spodziewać po tym pałacu. Pomimo tego, że znamy legendę, Klaudia nam powiedziała co nieco, co tam widać i widać tam kobietę chyba, tak? Tak, kobietę. Smutną kobietę, która przemierza ten pałac, to no, najbardziej przerażający jest fakt, że jeden z naszych znajomych no niestety doznał tam opętania i musiał skorzystać z pomocy egzorcysty, no i było grubo, więc pytanie, czy to coś, co go tam dotknęło, wciąż tam jest, czy po prostu poszło z nim? To jest takie zastanawiające bardzo. To są dwie możliwości, albo coś, co tam było złego, zostało wyniesione. Albo ale jest wciąż też taka możliwość, że zostało wyniesione i wróciło, bądź coś innego weszło jakby do tego miejsca. Albo wciąż tam czyha. O paranormalnym, albo dalej tam czyha. Właśnie przemierzamy teraz miejscowość Góra. Będziemy jechać za chwilę koło szpitala, w którym też realizowaliśmy odcinek. Więc za jakieś 15-20 minut dotrzemy do Osetna. Stare zabudowania folwarczne, niestety już dość mocno zniszczone, a w tym drzewostanie po prawej stronie kryje się przepiękny pałac. Za chwilę zobaczycie go dokładniej. Słuchajcie, żeby nie było, bo wiecie, że ostatnim razem jak próbowaliśmy palić nasze sprzęty na poprzednim odcinku, to one totalnie zawiodły, więc żebyście mieli teraz pewność, tak. Odpalamy. Paweł drugi może to zrobić, bo ja jeszcze się go nie nauczyłem. Tak, bateria w pełni naładowana? Naładowane. Działa. Sprzęty chodzą, raz, dwa, trzy. Także jestem ciekawy, czy jak tam wejdziemy i będzie ciemno, to czy tym razem znowu... No miejmy nadzieję, że teraz się nic nie wydarzy. Ja też mam bardzo taką nadzieję. A ja właśnie mam nadzieję, że coś się wydarzy. Że coś się wydarzy, ale nie z tymi sprzętami bezpośrednio, bo chcę bardzo dzisiaj ich użyć. Atakujmy. Może coś dzisiaj czas. Wspominaliśmy już na niektórych naszych materiałach, że przed wieloma laty to właśnie w tym miejscu znajoma nasza osoba po urbeksie w tym pałacu niestety coś ze sobą wyniosła na tyle silnego, że w efekcie końcowym skończyło to się egzorcyzmem. Także no naprawdę jest to dość creepy i mocna historia. Po tylu latach, czy nadal coś tutaj jest, ciężko stwierdzić, zobaczymy, liczymy na jakieś naprawdę mocny kontakt, tym bardziej, że są w dziejach tego pałacu naprawdę takie momenty, które są dość tragiczne, dość straszne i miejmy nadzieję, że uda nam się nawiązać kontakt z osobami, które tutaj kiedyś zmarły. No i jesteśmy, drodzy widzowie, po raz kolejny. Czekaliście na ten odcinek, przynajmniej taką mamy nadzieję. A dziś chcemy wam powiedzieć tylko jedno.
Od dziś na tym kanale zmienia się totalnie wszystko. Bo... Tak. What's the matter with you? Przemyśleliśmy sobie bardzo, bardzo wiele spraw na temat tego, jak te filmy wyglądają. Zauważyliśmy, że popadliśmy w małą rutynę. Było trochę dla nas monotonnie, a z racji tego, że okres wakacyjny już minął, ale to nie jest tak, że w wakacje odpoczywaliśmy, bo mieliśmy dużo czasu na obmyślenie strategii, scenariusza i przede wszystkim koncepcji, jak te odcinki mają wyglądać, i to właśnie dzisiaj jest ten przełomowy dzień. Yeah, you fucking rule! Fucking rule! W którym te odcinki totalnie się zmienią. Tak, typowo, teraz lecimy na freestylu. Dobry plan! Robimy wszystko z pełnym luzem. Just chillin'. Wchodzimy, patrzymy, będą emocje, będą wrażenia, tak mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że ta koncepcja wam się spodoba. Będzie też trochę śmieszkowanie. Bo wiecie, zawsze mieliśmy takie podejście, że ten kanał powinien być taki poważny, bo robimy bardzo poważne rzeczy. Zajmujemy się badaniami paranormalnymi i oczywiście ten moment zostawmy sobie, żeby on nadal był poważny, ale całą resztę zróbmy z małym przymrużeniem oka. Pokażemy wam całych siebie, zresztą wiecie, jak wyglądamy na live'ach, jak to wygląda. Tak, więc tutaj nie będziemy już niczego ukrywać i niczego zmieniać. Myślę, że pokażemy całych siebie. Tak, mimo wakacji przyjęliśmy taką porządną lekcję, tak. I robimy to wszystko dla was. Od nowa w nowym scenariuszu i zobaczymy, jak wam się spodoba. Dajcie znać. Jak już wiecie, jesteśmy w pałacu w Osetnie, którym straszy. W którym straszy. I to na pewno. I to na pewno, bo potwierdziło to wiele, wiele osób. Co ważne, pałac ten został wybudowany w roku 1550, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo stary obiekt. Proszę sobie wyobrazić na przestrzeni tych kilkuset lat, jakie tutaj rzeczy, jakie tutaj tragedie mogły się wydarzać. Ale o szczegółach opowiemy wam podczas sekcji urbexowej. Oprowadzimy was po wnętrzach tego miejsca. Zwrócimy uwagę na najistotniejsze rzeczy, które tutaj jeszcze zostały, choć nie ma ich już niestety zbyt wiele, bo pałac jest regularnie dewastowany. W zeszłym roku ktoś tutaj z pełnym impetem wyważył frontowe drzwi. No i teraz dostęp ma tutaj praktycznie każdy. Dobra, nie będziemy się chyba rozgadywać tutaj więcej, resztę może opowiemy wam już wewnątrz. Dawajcie. Chodźcie! Jak będziemy wchodzić, to uważajcie, bo przy tym głównym korytarzu, bo was tutaj nie było, w tym głównym korytarzu jest wejście do piwnicy. Wejście. Nie ma już tej klapy, więc właśnie chodzi o to, żeby się nie... Patrz. Zaczynajmy w takim razie. Pokażemy widzom, co tutaj jeszcze się kryje. Zobaczymy, co tu się stało i zdarzyło z ostatniego razu. Tak. To miałbym chyba nie było, czy dłużej. Ostatni raz, kiedy to byliśmy? W zeszłym roku jakoś. W zeszłym roku. No tak, przed zaczęciem w ogóle prowadzenia kanału. Tak. Tutaj widzimy niebezpieczną sprawę. To było to zakryte. Ważna kwestia znajdujemy się w sieni tego pałacu. Tutaj możecie zobaczyć na pewną tabliczkę. Jest to tabliczka upamiętniająca, to jest w sumie tabliczka nagrobna. Jest ona wypisana w języku starogermańskim, tak? Tak, tak. Ta tablica została wykonana właśnie w roku 1585 i została ona wykonana dla syna ówczesnego właściciela, który zginął po upadku z konia właśnie na terenie tego pałacu. Zginął on na miejscu, więc pod tym kątem też będziemy prowadzić dzisiejsze badania paranormalne. Jest to swego rodzaju fenomen i ewenement, że ta tablica zachowała się praktycznie w całości. No niestety widzimy, że tutaj już ktoś próbował sobie coś tam wydumać. Z kwestii urbexowej, Paweł, przerwę ci, jest to na pewno oryginał. Z tego co wiem, to tak. I widzisz, już ktoś próbuje to wydrapać. Mm-hmm. Jest to szerokie, około 10 centów. Ona jest dość głęboko osadzona. Tak, tak, ale już ktoś próbuje ją wyciągnąć. Pewnie nie ma wartości jakiejś, jeżeli chodzi o pieniądze, ale historyczną. Na pewno tak. Podejrzewam, że jest to oryginał w 100%. I podejrzewam, wrócimy tu za rok, już tego nie będzie. No, chociaż już też dochodziły mnie słuchy, że ktoś się dobiera właśnie, czy próbuje ukraść tę tabliczkę. Mm-hmm. Właśnie ludzie po prostu z urbexów pisali, że... Aha. No, niestety ktoś tam się dobiera do tego, a tym bardziej, że do pałacu można już teraz wejść z każdej strony praktycznie, bo... Który raz tutaj jesteś? O kurczę, kilkanaście razy już byłem na pewno. I za każdym razem za każdym niestety, razem jest gorzej. Coraz gorzej. Na zewnątrz, dobra, jest jasno. My sobie idziemy teraz na Niemiec. Jest on mega zarośnięty. O
kurczę, moje znamy. Ja pierwszy raz wchodziłem przez tamten mur, bo drzwi główne tak, zamknięte. Tak, jeszcze pamiętam właśnie, jak my musieliśmy się tam spiąć, bo tutaj były delikatnie drzwi uchylone i to było jedyne wejście do tego miejsca. Ale Seba, zobacz tutaj. Przed nami rozpościera się przepiękny portal. On pochodzi z początków XVII wieku. Jest oryginalny? Tak, on jest w 100% oryginalny. Został wykonany przez bardzo znanego wówczas projektanta. Co ważne, zachował się praktycznie w 100% w nienaruszonym stanie. Generalnie na skraju po lewej, po prawej stronie widać, że delikatnie niektóre elementy już odpadły, ale mimo wszystko jako całokształt ostał on się na szczęście w całości. Według mnie jest to fenomen na skalę ogólnokrajową. Ja wiem, pierwsze zdjęcia robiliśmy zawsze, tak, wiesz, tego, ten rzut. Nie? Jest to fenomen na skalę ogólnokrajową, o ile nie dalej, bo naprawdę jest to... Jesteś w stanie powiedzieć tak relikt. Z ciekawości, co on przedstawia, co mówią te twarze, co mówi ten napis? Zagłębiałeś się w tym? Napis jest też w języku niemieckim. No niestety nie pamiętam tłumaczenia, co oznacza. Nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. Wiem, że tutaj znajdowały się kartusze herbowe. Prawdopodobnie no właśnie z prawej strony on już odpadł. Centralna część też ma odniesienie do ówczesnych właścicieli. Prawdopodobnie są to właśnie herby ówczesnych rodów, które tutaj właśnie stacjonowały w tym tak, pałacu. Musimy zaznaczyć, że to też w starogermańskim języku jest wypisane, bo te ziemie wcześniej należały do Niemców, tak, do Niemiec, tak, to nie tak, były tak, polskie tak, to ziemie. Były cały czas tereny niemieckie, no i dopiero w sumie stały się polskie od 1945 roku, jak druga wojna się zakończyła. Wiem, że nie jesteśmy tu pierwszy raz, ale coś mnie zaczęło interesować. Widzisz, weź to do tej piwnicy. No właśnie, bo tutaj... Zwiedzaliśmy już piwnicę tego pałacu. Tak, bo tu byliśmy święcie przekonani, że generalnie byliśmy w każdym możliwym miejscu tego pałacu po kilkunastu eksploracjach, ale tutaj właśnie Seba odkrył pewne wejście. No i co? No w tej części piwnicy nie byliśmy. Mamy też część, którą mam nadzieję zwiedzimy, która jest przyłączona do pałacu, jest zamurowana, jest wyremontowana, wytynkowana. Na początku tam wchodziłem do tego miejsca, nie mogłem dostać się do pałacu. I mimo tego, że byliśmy tu kilkanaście razy, nie zrobiliśmy wszystkiego. No to co, wchodzimy w takim razie. Nie? Sprawdzamy. Dobra. Będę czas kurował. Ja najbardziej lubię. Ja uwielbiam. Tradycyjne wchodzenie przez drzwi jest bardzo, bardzo nudne. A właśnie coś takiego zdecydowanie bardziej ciekawe. To zabieram. Możesz się zaprzeć nogą. Tutaj. Bezpieczeństwo. Schodów brak. Totalnie. Dobra, idziemy na dół. Mam nadzieję, że... Aczkolwiek Paweł, myślę, że się... Tak to wygląda. Niemiło zaskoczymy. Aczkolwiek miło, niemiło. A chyba jednak niemiło. Ta piwnica jest połączona. Też mi się tak właśnie wydaje, że my tu już byliśmy naprawdę wszędzie, ale lepiej takie rzeczy zweryfikować. Aczkolwiek pomieszczeni wytynkowanych nie robiliśmy. No nie. Ale myślałem faktycznie, że... Tutaj niestety widzimy mury spękane. Oczywiście tradycyjnie. Graffiti, tak, dobra. No to jest to miejsce właśnie, o którym myślałem. Dobrze, czyli ja jestem zawiedziony w tym momencie, ale... Widzisz, to dobrze mówię, że ja byłem święcie przekonany, że byliśmy po prostu wszędzie. Tak, tu jest ślepa uliczka. Tutaj przejdziemy się jeszcze właśnie, jak już jesteśmy w piwnicy. Badałeś tu kiedyś aktywność? Tak, ale bardziej amatorsko, gdy jeszcze tym się profesjonalnie nie zajmowałem. Także... Mam nadzieję, że teraz przy użyciu naszych wszystkich sprzętów uzyskamy tutaj jakieś ciekawe odczyty i odpowiedzi. Historycznie, Paweł, do czego służyły takie piwnice? Co tutaj robiono? Wiesz co, no, zastosowanie piwnic na pewno było różnorakie. Jeśli chodzi właśnie o tego typu miejsca, no to w niektórych pałacach natrafiliśmy chociażby na winnicę. Pamiętasz w jednym z pałacy, gdzie była szkoła, to dużo, dużo wcześniej w piwnicy natrafiliśmy właśnie na takie... Wybruszenia na butelki, czyli tak. Głównie były to pewnie spiżarnie. Nad nami oczywiście jest wieża. No. Wiadomo, w dalszych czasach, jeśli tutaj znajdowały się mieszkania, a tutaj też oczywiście znajdowały się mieszkania, były tutaj mieszkania i tak dalej, no to były to po prostu komórki. Aha, w ten sposób. Tutaj widzimy jeszcze właśnie chociażby...
ślady po zawiasach. Widzimy ślady dezewastacji w tych wszystkich drutach tutaj, które widzimy. Na pewno szły rury ciepłownicze, ocieplenie, tutaj jest ta wełna. No, wszystko zginęło. No na pewno jak tutaj faktycznie te piwnice były w użyciu, to wyglądało to trochę inaczej, nie były to gołe mury. No i myślę, że to każdego mieszkania była po prostu wydzielona piwnica. Tak, widzimy rury jak są wycięte, ocieplenie rury, zostało. Tam wiem, że na wejściu przynajmniej rok temu był... świeże, widać. Widzisz, to jest na bieżąco robione. Tutaj mamy zardzewiałą rurę, a tak, tutaj świeżo cięte. Świeżo cięte. Tak. Ewidentnie. No niestety. Tak, widzimy butelki. W sumie nic nowego, bo w każdych pałacach wygląda. Co, praktycznie... wyjdziemy, zaskoczymy chłopaków z drugiej strony? Tak, zrobimy efekt wow. Zrobimy tak. Efekt wow. Do piwnic pewnie wrócimy. Do piwnic pewnie wrócimy, jeśli chodzi o badania, ale jak już jesteśmy, pokażemy. No dobra, wam, dobra, gdzie jest to drugie wejście ze środka? Kojarzysz? Kojarzysz pewnie. Kojarzysz. Ale gdzie, do piwnicy? A, wejście ze środka było do jednej piwnicy, do jednego pomieszczenia. Dobra. No. Ej, a tu stał taki duży piec. Faktycznie. Tu stał naprawdę taki duży piec. On był mniej więcej gdzieś, żeby wam to zobrazować tutaj, od tego tutaj. Ale to teraz kamienia. Paweł, wiem, czemu nie ma tych drzwi tutaj. Praktycznie dotąd, gdzie stoi Seba, zresztą można tutaj widzieć taki ciemny zarys po tym piecu. Tutaj widzimy rdze z tego pieca, bo jeszcze rok temu on tu stał i on był naprawdę mega duży, mega ciężki. Tak, i tutaj były wielkie metalowe drzwi. I tutaj były wielkie metalowe drzwi ze szparą taką dosłownie 10-centymetrową i pamiętam, jak pewnego razu się tutaj przepychaliśmy przez te drzwi. No dobrze, to wiemy, dlaczego nie ma drzwi. No i teraz, którędy wyszedł piec. I teraz mamy odpowiedź, dlaczego tych drzwi już nie ma. Jestem po prostu w szoku, że ludzie nawet takie stare piece po prostu kradną. Znaczy, on był duży i na pewno masa kasy za złom poszła, ale weź go wyciąg stamtąd. Tak, wiesz, że to potrzeba energii? No tak, ale trzeba go pociąć i jeszcze stąd wywieźć. Bo przecież nie wyobrażam nie sobie, zrobisz że, tego że po cichu, gdzie tu są zabudowania wokół. Czy na wózku sobie wyjechał z tym piecem, bo to tak. Jest po prostu niemożliwe. Teraz wiemy, dlaczego ten park jest, mimo tego, że jest tak zarośnięty, są wydreptane tutaj dróżki. No, tak, czyli są, tutaj są ścieżki wydreptane, widać, że ktoś aktywnie tutaj... I nie boję się użyć tego słowa, bo zawsze gdzieś tam się pojawiają te elementy, że dużo urbeksowiczów dewastuje takie miejsca. Ale właśnie, mamy... tutaj musimy się trochę wybielić. Tak, robią też to ludzie lokalsi tak zwani. Oczywiście my teraz tutaj nikogo nie osądzamy, kto, nie, kto to nie, zrobił. Nie. Wiemy, że urbeksowicze też wiele niszczą, nie będziemy tutaj... Praktycznie no, z każdej grupy ludzi ktoś dewastuje, czy to lokalni, czy to przejezdni, więc to czy już... to urbeksowicze, no niestety tak. Tego się nie da tutaj przewidzieć. Tutaj kolejna ciekawostka, obchodząc ten pałac. To jest właśnie... To jest trzymaliśmy właśnie, się tego pręta. Tak, trzymaliśmy się tego pręta. To jest właśnie to miejsce, gdzie pierwsze razy dostając się tutaj do tego miejsca musieliśmy pokonać właśnie tutaj... Byłem ja, ty i bodajże Nikodem, tak? Tak, był Nikodem. No, to już było z 2 lata temu. No dobra. Tutaj jeszcze kilkanaście lat temu były plany co do tego obiektu, że będzie tutaj sala konferencyjna, będzie spa, będzie hotel. Ówczesny właściciel zainwestował w nowy dach. Tak, to pewnie, tak, drodzy widzowie, widzieliście na ujęciach z drona, że faktycznie dach jest tutaj naprawdę mega świeży. Inaczej, jakby nie to, to pewnie w większości z tego pałacu już by po prostu nie było. Paweł, to jest te drugie wejście. Zobaczymy, czy jest otwarte, czy pójdzie się do stanu. No, możemy, okrem. Tak. Bo tutaj powiem szczerze, bo tutaj byłem tylko raz. Część i... jest jakby oddzielona od reszty pałacu. Tutaj widać, że uwielbiam te kolczaste krzaki. Drzwi są zamknięte. No ja pamiętam, że ja tutaj oknem wchodziłem akurat. No, ja też wchodziłem oknem, ale wiesz, byłem ciekaw, czy po takim czasie... No, aż dziwne, że... Nikt nie sforsował tego. Zobaczmy, bardzo wyjechał. Dobrze. O, drabinka. Sprawdzę, czy stabilna. Tutaj zobaczcie sobie, jak pięknie wygląda ta wieża. Tutaj kolumny na froncie pałacu. Niestety w większości już oszurpane do gołej cegły. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak to kilkaset lat temu musiało wyglądać pięknie. Jest. Tak, jest. No tutaj generalnie, jeśli chodzi o ciekawe rzeczy, to nie ma totalnie nic. Widać, że ktoś tutaj przygotowywał pod jakieś
Tak, tutaj ewidentnie zaczął się już remont. Te pomieszczenia, tak, bo jest to w miarę tutaj świeże teraz, wszystko. Tak, Paweł, no niekoniecznie odbywało się to ze sztuką zabytków, bo nie ukrywamy, że to jest zabytek. Tak, tak. Widzimy sklepienia, widzimy, że sufit był na prosto tutaj murowany, tutaj nam część już spadła. Obiekt oczywiście jest. Nie zachowano go w stanie oryginalnym. Nie, zdecydowanie nie. Tutaj możecie sobie też zobaczyć, jak to wygląda właśnie. A, tu już mamy strych, tak. Tak, mamy strych, widać jest położona w miarę świeża folia. No to właśnie wynika z tego, że cały dach był remontowany. No i to praktycznie tylko dzięki temu jeszcze to miejsce się jakoś trzyma. No możliwe, tutaj, że były tu jakieś problemy z konserwatorem, bo tutaj troszeczkę tej smykałki budowniczego mam, więc widzę, że tu dużo poszło, nie tak jak pewnie konserwator by tego sobie... No tak, tak, tak. No bo to jednak, jeśli ktoś ma robić zgodnie ze sztuką, to wygląda to zupełnie inaczej. Tutaj, no niestety. Złom się ostał, dobra. Złom się ostał. Mamy nadzieję, że złomiarze nie oglądają tego odcinka. A jeżeli oglądają, to prosimy, żeby zostawili te kilka rurek. No, powiem ci szczerze, emocje. No, tu tak wisi. Kurczę, tak wisi, nie wisi, ja się odsunę, bo ja widziałem dużo dziwnych filmików i nie chciałem stracić twarzy. Tutaj absolutnie nie będziemy wchodzić i nie polecamy tego robić. Aczkolwiek w tym wejściu się pojawimy. Myślę, że tak. Tak, tam jest piec kaflowy, którego tutaj zdradzę param pam pam tajemnicę i już nie ma. Aha. Ale to zobaczysz za chwilę. A, okej. Okay. Dobra. Gaweł jest, mówił, żeby go nie nagrywać, ale stoi. Bartek tak samo. Dobra, myślę, że co, pokażmy po prostu resztę pałacu. Ty idź, opowiadaj, ja będę się wpierdzielał w rozmowę jak zawsze i... Może czekaj. Pokażę widzom, jak ten portal wygląda z bliska. Jest naprawdę coś mega pięknego. Tutaj, gdzie były znicze, nie? A właśnie. Tak, tu były znicze, tu mieliśmy aktywność z Nikodemem. I w tych dwóch pomieszczeniach tu była aktywność. Warto też wspomnieć o takim dziwnym zjawisku, bo pamiętam jednego razu, jak byliśmy tutaj zimą, właśnie chyba bodajże z Nikodemem. Na dworze było na pewno na minusie. Tutaj, no wiadomo, okien nigdzie nie ma. Wszędzie przeciąg tutaj na dole zimno, tutaj było na maksa. A weszliśmy tutaj do tych dwóch pomieszczeń i nagle zrobiło jaka się aura, nie? Tak mega, mega ciepło. Tak. To było naprawdę dziwne. Wiem, że tutaj stały znicze, tutaj dwa fioletowe, nie? Tak. Faktycznie nie paliły się, ale jakieś miejsce albo kultu, albo jakiegoś delikatnego satanizmu, albo po prostu uczczenie. Nie wiem, naprawdę było to mega dziwne, bo w tych dwóch pomieszczeniach... Co tam szurnęło? Ja Co? Nie, serio mówię, nie? Gdzie? Jak wchodziliśmy do pomieszczenia, to słyszałem takie... No nie, no jesteśmy tu na pewno sami, nie? Bo... Nie, na 100%. Idź sprawdź, jak ty słyszałeś. Nie, dziękuję. Dobra, no to idziemy to sprawdzić. I to jest właśnie tutaj wejście do tych drzwi. Tutaj zaraz, drodzy widzowie, wam powiem pewną historię z drzwiami. Właśnie. Idziemy tu na piętro. Mamy tutaj takie drzwi. Dość masywne, no one już są częściowo niestety zdewastowane, nie ma co się dziwić. Ale kilkukrotnie, jak zwiedzaliśmy ten pałac w nocy, te drzwi zostawialiśmy właśnie w takiej pozycji otwarte na oścież. No widać, one same się no po prostu zobacz, nie zamkną. No, nie ma opcji, nie? Pchamy je z jakąś mocą i one stoją. I zjawisko było takie, że za każdym razem, jak opuściliśmy to miejsce, schodziliśmy na dół drugim zejściem i z powrotem tutaj wracaliśmy, to te drzwi za każdym razem były zamknięte. Gdzie to jest? Tak, to właśnie. Tak, to są te drzwi. Zostawmy je otwarte, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. To właśnie te drzwi. I ciężko nam wytłumaczyć, skąd to zjawisko, bo tutaj akurat w tej części... No nie ma opcji, żeby się zamykało. Są już okna, są szyby i tutaj generalnie bardzo ciężko o jakikolwiek dobra, mamy łączenie. Przeciąg. Latacje, dobra, tak je zostawmy. Tak wygląda jedna. Sam warto tutaj zwrócić uwagę na sufity z dość ciekawymi, pięknymi zdobieniami, które jeszcze się zachowały. Tutaj się, Pawle, za wiele chyba nie zmieniło w tym pomieszczeniu, nie? Nie, tutaj nie, bo tu już generalnie nie ma co zepsuć. I tutaj mamy małe zapadlisko. Warto tutaj patrzeć pod nogi. I to jest
wejście na wieżę. Tutaj mamy fotel. Widzisz, i mówiliśmy o tym zegarze, który zniknął. Mamy fotel, jakoś tam się dostał, pewnie z wyższego ten. No ja twierdzę, że ten zegar jednak nie odpadł sam, tylko został skradziony, aczkolwiek wiesz. Tutaj zauważyliśmy jedną rzecz, właśnie po jednej stronie wieży jedna z tarcz zegarowych po prostu zniknęła. No Sebastian twierdzi, że mogła ona paść łupem złodziei. No nie twierdzę, żeby wypadła sama. No patrz, jakie tu mamy grube mury. Wiesz, ten mechanizm bardziej, też... że ten zegar naprawdę przez wiele, wiele lat był na swoim miejscu, a tutaj... Powiedzcie mi a propos tych drzwi, bo tak trochę abstrahując od tego zegara. Obserwowaliście kiedyś przez chwilę dłuższą? Tak, znaczy... Ja nie. Ja patrzyłem, ale to dosłownie przez minutę, dwie. No jesteśmy tu już dwie minuty i... I stoją. I one stoją. Całkowicie zamykają. Tak, tak, zamknięte całkiem. Że musisz, żeby wejść, musisz je popchnąć, bo inaczej się nie dostaniesz, nie? Ten balkon? Balkon jest też ciekawy, ale my myślę, że pójdziemy tam z Pawłem, bo tam gdzieś zaczynaliśmy pierwsze właśnie wywiady, takie rzeczy. No, konkretne, nie? Kawał belek. Wow. Zobaczcie, jak to musiało być. Ciężkie do wtargania w tamtych czasach, z którego jest ten pałac? 1500 którego? 1550 rok. Nie pamiętam dokładnie, ale weź w tamtych czasach takie belgi tu wtargaj. To one na pewno są tej odległości, żeby zrobić ten proces. I tutaj mamy klatkę schodową. Za chwilę wam ją pokażę, ale jest tutaj wejście na taki mały balkon, z którego kiedyś na pewno rozprzestrzeniał się przepiękny widok. A tutaj właśnie o tej tarczy zegarowej mówię. Jeszcze niespełna rok temu była ona na swoim miejscu. No niestety już jej tutaj nie oświadczymy. Z drugiej strony na szczęście jeszcze ona jest. No myślę, że jeśli ona by stąd spadła, to na pewno gdzieś w tych krzakach, krzewach byłoby to widać. No niestety całkiem prawdopodobne, że przypuszczenia Seby się potwierdzają i ktoś po prostu buchnął sobie tą tarczę, ale jeszcze raz spójrzcie sobie na tą piękną, majestatyczną wieżę, bo ona naprawdę robi wrażenie i ogólnie przejeżdżając przez miejscowość, przez taką małą obwodnicę, która przebiega przy Osetnie, tą wieżę z drogi widać, więc naprawdę widok jest mega, mega piękny. Spójrzcie tylko na tą okolicę, jaka tutaj jest mega cisza. Tak jak rozmawialiśmy z Pawłem, no to już na pewno ludność jakaś taka okoliczna zdewastowała, bądź rozkradła te piece. No tutaj mieliśmy jeden piec, teraz w pomieszczeniu drugim drugi piec. Bo wy tu chłopaki jesteście pierwszy raz, tak? Tak, nie byliśmy tu nigdy wcześniej. Jest to już ewidentnie ruina wykuta ze wszystkiego. Kapliczka. Nie wiem, nie jestem pewien, czy tu wcześniej nie było metalowego krzyża. O. Czemu ta kapliczka jest taka wąska i po schodach do góry? Ciekawe, no? Nie zobaczyłem. Tak? No, jakoś tak ciężko tu jest. Nie, no drzwi mam okej. Ja się znowu tutaj źle czułem w tych pomieszczeniach. Gdzie one były przystosowane tak do takiego, że tak się wyrażę, melanu, że zostały tutaj właśnie fotel, belki, neblościanka typu PRL. No, mówiliśmy, to wszystko już wyfrunęło przez okna. A właśnie tutaj w tych dwóch pomieszczeniach czułem się mega źle. No i tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej z wymiarze, że były robotę, tutaj też nie były te ściany tak porite. Widzimy każdy centymetr kabla doskonale wywieziony. Teraz szybko czmychniemy sobie do góry. Oj, tutaj jest ciężki, ciężki klimat. Uwaga oczywiście na nietoperze, bo latają dosłownie wszędzie w takich miejscach. Trzeba uważać. Niektórzy twierdzą, że się wkręcają we włosy, ale czy to prawda, to niestety nie wiem. Nie potwierdzę, nigdy nie miałem takiej sytuacji.
komin. Sporych rozmiarów. No, strych jest naprawdę mocny. Wiadomo, wygląda tak jak wiele innych strychów w takich pałacach. I tutaj jeszcze jeden komin. I wracam do reszty ekipy. O, i tutaj jeszcze wam na odchodne pokażę wieżę. I ona właśnie znajduje się tutaj. I być może... Spójrzmy, jest tutaj deska. I to, jeśli się nie mylę, trochę wyżej mamy dostęp do zegarów. O, możliwe, że ktoś właśnie tędy się pokusił o to, żeby tą tarczę gwiznąć. Ja spadam, bo tutaj napastuje mnie nietoperz. Ale przykre, że ludziom chce się robić takie rzeczy i że w ogóle takie rzeczy robią. I słuchajcie, drodzy widzowie, warto tutaj jeszcze, stojąc tu na tym przepięknym balkonie, spoglądając na wieżę spowitą już mrokiem, wspomnieć o jednej rzeczy, że tak naprawdę początek kanału No Entry Urbex powstał właśnie w tym miejscu. Tym balkonie się zaczęła twoja pierwsza przemowa, twój pierwszy wywiad. I tak. Wtedy pamiętam te emocje. Nie umiem, nie lubię kamery, nie chcę. To był mega stres, bo mieliśmy okazję właśnie razem z Sebą wystąpić gościnnie na jednym kanale, który realizował tutaj materiał. Oj, to było już dobre półtora roku temu. Tak. Jak nie trochę dalej. I właśnie tutaj udzielaliśmy pierwszych wywiadów, opowieści delikatnych z tym miejscem. I potem właśnie powstał taki zamysł. Tak, pamiętam, żeby... ja tam historycznie, ty tutaj opowiadałeś chyba przeżycia kumpla, co tak, tam się u niego wydarzyło, na końcu byłeś przy podsumowaniu. Tak. Ten zaczątek był tutaj, ale był stres mega, teraz jak się czujesz? Przed gawełem. Przed gawełem? No, teraz... przed gawełem głupio, ale przed kamerą? A przed kamerą to zdecydowanie lepiej. I o to chodzi. Ale naprawdę to jest właśnie to miejsce, gdzie... No. Gdzie powstał... I tu szkoła się zahaczyła, tam chodziliśmy na krem... Nie chodziliśmy tu na kremówki, ale było fajnie, nie? Bo nie było sklepu z kremówkami, tak naprawdę, ale no, to jest właśnie miejsce, w którym to wszystko się zaczęło. Także jest pewien sentyment co do tego miejsca. Jaki plan dalej? I bardzo sentyment, historia, urbex, wszystko jest zrobione? Tutaj wracamy. Myślę, że w kwestii urbexowej, jakoś tutaj się przeszedłem, pokazałem właśnie trochę widzom, jak pozostałość pałacu wygląda. No wiadomo, nie ma tutaj za wiele do pokazania. Zdecydowanie pozostałość. Właśnie pozostałości tego miejsca. No myślę, że powoli już możemy tutaj wkraczać w paranormal. Jest też pewna legenda związana z tym miejscem. I tutaj właśnie wchodzi Bartek. Trzeba zrobić małą pauzę do tego. Zawsze musi się wtrążolić tam, gdzie go nie proszą. Ale kto ma wam o tym opowiadać, jak że nie ja? Are you kidding me? Nie no, tak słuchajcie, na serio. Chodź Paweł, gdzie uciekasz? No dlaczego tam cię nie ma? Jak... Mówię, Sebastian, to też, co ja sam tak mam przeżyć, to nie jak taki, chcemy, wiesz. Wiecie, bez sensu, jak, ale dobra. Jak śledź w sosie własnym. Nie no, bądźcie ze mną. Dobrze, towarzyszymy Bartkowi, bo inaczej się jąka, nie wiem czy o tym wiecie. Tak, bardzo się stresuję przed kamerą, mi ten stres nie przeszedł. Ale najważniejsze, że on wciąż tu stoi. Tak jest. I że nie jest to szpital, że jest to szpital, czy jak to było, nieważne. Gdyż jest to szpital, ale tym razem jest to pałac. Ale chyba miałeś coś ważniejszego do powiedzenia, tak, że tak tutaj tak szmychnąłeś. Wracając do meritum. Chciałem to zrobić tak, wiecie, kinowo, nie wejść za kamery, ale nie wyszło. Ale nie ma białego konia i nie masz białej szaty. Słuchajcie, nie ma czerwonego dywanu. Bo to jest moment, w którym, wiecie, opowiadamy trochę tu o tych paranormalnych rzeczach po drodze, ale to jest moment, w którym musimy opowiedzieć o tym, co tak naprawdę jest związane z tym pałacem. Jak widzieliście sami na filmie, warto tu wspomnieć o legendzie, która związana z tym miejscem, o kobiecie, która została zamordowana gdzieś na terenie tego zamku. Niestety nie wiemy kiedy, ale możemy się domyślać, że było to dawno na temu. Na pewno bardzo dawno temu i są doniesienia, że słychać tutaj jakieś głosy, czaski garnkami i inne rzeczy. I to wszystko z racji tego, że ona chce dać znać o sobie, żeby mogła się przenieść po prostu z tego świata astralnego. A wspominałeś o medium? O no tym, właśnie, co chcę mówi... o tym powiedzieć, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mieli pełną jasność. Tą legendę przeczytaliśmy teraz pierwszy raz. Byliście tutaj kilka razy, ale nie znaliście tej legendy. Tak, szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, że z tym miejscem związana jest legenda, ale zawsze warto sprawdzić, bo pamiętajcie, że na Dolnym Śląsku w wielu miejscach
przy takich obiektach jest często przypisana jakaś legenda. No właśnie. I dochodzimy do meritum. Zanim chłopacy sprawdzili tą legendę, to Paweł wcześniej powysyłał przy innych eksploracjach Klaudii różnego rodzaju zdjęcia z tego miejsca. Tak. I Klaudia wspomniała nam o tym, że widzi tutaj smutną kobietę, która wałęsa się po tym pałacu i czegoś szuka, tak? Jest jakaś tak. taka... I teraz dopiero dowiedzieliśmy się, że legenda mówi o kobiecie, o kobiecie. Więc mamy tutaj już pierwsze takie pokrycie. Legenda, a to co widzimy. Ja mam nadzieję jeszcze, że ją dzisiaj usłyszymy, zobaczymy. Ja pamiętam, zobaczymy. Że robiłem, zdjęcie na tych schodach. Mhm. I co więcej, Klaudia powiedziała mi, już mam ciary, że ta kobieta cały czas mi się przygląda. To ja wam teraz... I podąża z nami, ale... To ja wam nie teraz dołożę jeszcze bombę do całości. Przynajmniej wtedy nie była. W momencie, kiedy kamery były wyłączone i tutaj pojawiła się inna ekipa urbexowa i chodzili po tamtej części pałacu, ja na chwilę stanąłem w tym korytarzu i ze schodów słyszałem płacz dziecka. Malutkiego dziecka, które robił tak... dobra. To? Tak. Jest nieźle. Mówię wam to bardzo, bardzo serio. Ale patrz, ja mam zaraz ciary, jak takie coś słyszę, że mnie coś chwyta, nie? Z lewego skrzydła ten dźwięk dochodził. Oni byli w tym momencie tam, bo widziałem latarki. No tutaj nie ma małych dzieci, się, to byli dorośli. Wiadomo, no, rozmawiali sobie między sobą, a to był ewidentnie płacz malutkiego dziecka. Nie wiem, czy w tej legendzie chyba nie ma nic o dziecku. Nie, w sumie, nie? O dziecku nie. Ale... Podbija to... Kobieta zamordowana... Nie wiemy, jaki był wiek tej kobiety, nie wiemy, czy może ona po prostu... Nie wiemy też, jakie inne historie się tutaj wiążą z tym zamkiem, nie? Więc... Do tego... O kurczę. Czyli potwierdzamy, tak? Legenda, to co widziałem medium, nie znając legendy, mój słyszany płacz dziecka, no i sytuacja naszego kolegi, który potrzebował pomocy, cztery naprawdę mocne paranormalne rzeczy, więc jestem bardzo ciekawy, co się stanie, jak odpalimy to sprzęt. Z paranormalnych rzeczy wspomniałbym, że tak jak Paweł wspomniał, byliśmy tutaj już kilkanaście razy, ale ciągle nas tutaj coś przywoływało, pamiętasz? Tak, 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 ja muszę przyznać, że mam czasami takie wejścia w życiu, że po prostu... Mam taki dzień, że muszę jechać do pałacu, do Osetna i sobie tak. to po prostu spędzić chociaż byliśmy chwilę. Tutaj z tak jakby mnie coś też... tutaj personalnie ciągnęło, ale po co to nie wiem, bo nie doświadczyłem tutaj. No. Wiesz, siedzimy wieczorem w domu, to prawda, przyjeżdżałem tutaj dzwonimy sobie, co, jedziemy do Osetna? Jedziemy. A dlaczego? No bo ja muszę tam jechać. Czekajcie, tak ale to nachodzi was równo, czy po osobno? Bo ja mam, takie... Paweł to ma, coś się dzieje, no to wiesz, auto i jedziemy. I tobie się przygląda ta kobieta według Klaudii. Tak. To jest ciekawe. I za każdym razem, jak robię zdjęcia, to ponoć za każdym razem ona jest. I tu mam jeszcze jedno ważne pytanie do was, panowie. Czy wcześniej, gdy byliście, mieliście już pełen sprzęt? Nie. Nie. My byliśmy tak naprawdę goli i wesoli. No to... Weseli? Drodzy widzowie, weseli. Tak. Mamy tutaj ogromną podbudowę pod to, co się może dzisiaj dziać, więc ja myślę, że chyba już nie ma co przedłużać i czas zacząć część paranormalną. Tak, i dzisiaj myślę, że skorzystamy z wszystkich możliwych sprzętów, jakie mamy. Seba będzie zasuwał z SLS-em, wykorzystamy obie skrzynki. Mamy większą ilość kamer, mamy więcej fotopułapek, także je porozstawiamy, użyjemy także siatki laserowej. Przy tej siatce zostawimy również kamerę, odejdziemy. Jeszcze miałem taki pomysł, że kolejną kamerę zostawimy wraz z odpalonym voxem. Światło i też się oddalimy. Musimy tylko obrać, które miejsca mogą być najbardziej strategiczne. Ja myślę, że tutaj ta klatka schodowa, gdzie ta kobieta zawsze była widziana. Klatka schodowa, na dole słyszałem szurnięcie, a turbo źle się poczułem w kapliczce. Byłeś w kapliczce? Mhm. Jezu, jak mi tam ścięło, to jest koniec. I od tego czasu Ewelina, od tego czasu, co byliśmy w kapliczce, czuje się tak słabo. Wygląda słabo. Tak. I na pewno jeszcze ustawimy kamerę na drzwi, o których opowiadaliśmy, że one zawsze są przez nas zastane jako zamknięte, mimo że je otwieramy na oślep. To co? Działamy, myślę, nie? Myślę, że zaczynamy. Lecimy do auta po sprzęt, rozstawiamy i kontynuujemy nasze wywody. Tak jest. Słuchaj, podłoga zapada, trzeba uważać. Delikatnie stąpaj, przesuń się, bo we dwójkę nie wejdziemy. Paweł już zaczął z SLS-em. Nagrywasz kawałku? Tak, tak, tak. Zaraz usłyszeliśmy dźwięk. Tak, ogólnie słuchajcie, zaczynałem dziać się tutaj dziwne rzeczy. Chłopaki akurat wyszli na chwilę z pałacu, Seba z Bartkiem, bo przyjechała do nas pizza, ale w momencie jak oni wyszli z pałacu, słyszeliśmy takie ciężkie szurnięcie, jakby ktoś taką starą, drewnianą komodą jechał po drewnianej podłodze. Następnie przed chwilą dosłownie coś dwa razy stuknęło. Ojej. Jest tutaj
To chłopaki z pizzą, ale zaczyna się robić tutaj naprawdę mega, mega dziwnie. Na razie na SLS-ie się nic nie dzieje, przez co ja dzwoniłem do ciebie i do Seby. Czy wy czymś... Paweł, tu nie ma nawet co przesunąć. Ja jestem posrana. Czy wyście czymś przesuwali, bo jak... Pamiętam moment, wy schodzicie już po schodach i słyszę tak jakby nade mną właśnie, na strychu. Jakbyś jechał taką, wiesz... drewnianą komodą po drewnianej podłodze. Takie. Paweł, ale obeszliśmy cały ten... Tu nie ma czym szurać, tu nie ma czego przesunąć. Wiesz, od razu dzwonię, czy to wy byliście, bo może wiesz, wy coś przesunęliście, nie wiem, jakieś drzwi czy coś, no bo tu nie ma komody, nie? Ty zacząłeś do mnie dzwonić, ja jak mówię, myśmy już byli poza pałacem. Aha, was już nie było. Nie, ty... Ja słyszałem ten dźwięk i mówię, od razu dzwonię do was, bo tu, czy to wy nie szuraliście czymś, nie? Ja nie zdążyłem odebrać. To już nas nie było w pałacu. Czyli... Klaudia potwierdziła teraz. Tak, tak, tak. To. Teraz wysłałem mi krótki filmik z tego miejsca i napisała tutaj wyraźnie, że czuję dużo różnych energii, która nawet od was bije, czyli od nas. A że co od nas, co za z nami? Jakaś energia po prostu jest od nas. Mamy na siebie generalnie uważać. Jest to też związane to miejsce z duchem jakiegoś dziecka, dziewczynki. Ej, no ja słyszałem. A ty słyszałeś płacz dziecka. I cały czas ktoś mi się przygląda, a wcześniej wam opowiadałem właśnie, że tu już były takie interpretacje z tym miejscem, że ta kobieta za mną cały czas podąża i ona się mi przygląda. Możecie wyciszyć dźwięki? Tu będzie coś, tak, co będzie chciał nas stąd wypędzić. A Seba, pierwszy raz masz... Taki uczucie niepokoju, nie? Po pierwsze mam ten niepokój w sobie. Mówiłem wam, że ja tutaj byłem przed wami. Chodziłem po tym miejscu i kiedyś tutaj byłem też o zmroku i nie było nic. Teraz jestem z wami i czuję ten stres. Pierwszy raz będzie jakaś tam samotna wędrówka. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Wcześniej już opowiadałem, że liczę w końcu, że coś mnie dotknie, coś usłyszę, coś zobaczę. No, może to będzie ten raz. No to co, kochani? Lećmy. Ramka dwójkę. Zobaczmy, co ten pałac będzie zaoferował. No. Wyjebało wody na czerwono i szurnęło. Czyli po wywaleniu diod coś szurnęło, tak? Na razie jest spokój. Na razie jest spokojnie. Ale sprawdzamy. O! Okej, okay, pierwsze strzały K2. Paweł, daj tylko sobie krótkofalówę. Wow. Dobra, mam pierwsze strzały. W tych sławnych drzwiach postawimy teraz pierwszą fotopułapkę z rempodem. Nie wiem, czy nie postawimy go w samych drzwiach, wiesz? Chociaż nie, bo mogą się zamknąć, nie? No tak. Okej, czyli rozstawiamy tutaj pierwszą fotopułapkę. Zostawimy sobie też EVP, żebyśmy potem mogli odsłuchać, czy coś ewentualnie tutaj się nie odzywało w drzwiach, które no, podobno się same zamykają. Remport działa. Fotopułapka ustawiona, a my idziemy z K2 sprawdzić pałac. Mamy to? Mhm. Dobra, nie gawałem się, że o ja. Ja myślę, że o ja. To jest. No, mocne, no. Ale wiecie, skacze i... Tak, jakby coś tu krążyło. Ja chcę pójść w kierunku tych schodów, wiesz, bo... No, tak, tak. To
Wiem. Po kolei. Wpierw ja. Okej, okay. I tu mi już uderzyła. Sprawdzam kroki, bo tu niebezpiecznie. No tak, i tak jak myślałem, że K2 będzie się tutaj odpalać, to się nie myliłem. Tu każdy szmer po prostu. Nad nami średni przyjemnik. Zabija. Ze strachu. Wiesz, bo wolałbym, żebyśmy nie stali na tych schodach razem. Wiesz co, tu chciałem te schody właśnie zbadać, bo ja stąd słyszałem ten głos jakby dziecka, a tutaj na razie jest spokój. Możemy pójść tutaj w tym kierunku jeszcze. Nie wiem, czy to jest jakieś przejście. A, tu jest urwane, nie? Nie wiem, dokąd to prowadzi, ale nie, jakieś zapadlisko generalnie. Jeszcze tutaj raz. Ja tutaj wcześniej byłem z Sebastianem. Niestety kamera, którą miałem na głowie, przestała działać, ale w tym miejscu, jak się stanie, to uważ, K2 momentalnie wali i tu są ciary na rękach. I znowu je mam. O! Widzisz? Aha. Patrz na moją rękę. Momentalnie mi włosy stają dęba. Ale przez to, że jak się po tym pomieszczeniu przemieścisz, to tu się nic innego nie dzieje. Ale potem sprawdzimy to. Może to jest miejsce na śladową sesję. O! Patrz, delikatnie, delikatnie, jakby coś tu się chowało. Gdzie? Co tam? Znowu? Gdzie szurnęło? Tu? A to nie my? Nic tu na razie się nie kręci. Ale... A ja bym tam zrobił tu, albo tam bym zrobił ślepo. W tym pomieszczeniu? Aha. Bo tam, tak, tam to główne pomieszczenie, gdzie jest faktycznie duża aktywność, tam bym spróbował normalnie. Sprawdzamy dół? Możemy, nie? Myślę, że musimy. Patrzcie, ten korytarz jest przestraszny. Możesz iść pierwsza, proszę bardzo. Nie wiem, czy to też fajny pomysł, ale to my. Okej. Okay. O, tu trzeba uważać na kroki, bo jest naprawdę ciasno. Pomieszczenie, które przypomina mi wejście na chóry w kościołach, na które się zgarłem dość często spinamy. Z racji zawodowych. Do piwnicy nie idźmy, bo nie wiem, nie byliśmy tam osobiście. Tak, tu idziemy. Nie byliśmy tam osobiście, a nie chciałbym, żebyśmy trafili na coś, co jest zalane, albo nie wiem, żeby coś się stało. Także grunty, które znamy, sprawdzajmy. Nic innego nie. Powiem wam tak, no największa aktywność na razie K2 była w tamtym wielkim pomieszczeniu, w którym się zadokowaliśmy, ale pójdźmy jeszcze tutaj. Gdzie była taka... Jezu! Co, Gacek, ale narobił stracha. Ja pierdzie. Znowu leciał. Spoko, najwyżej się wtrącę we włosy, ale ty masz kaszkę. Dobra. Powiedzcie mi... Powiedzcie mi, gdzie była ta kaplica, w której nas Seba zaprowadził? To jest bardzo dobre pytanie. Uwaga, pod nogi na pewno od razu. I nie pamiętam, gdzie ona była. Tu jest totalna cisza. Znowu nie to też. Dobra, chodźmy stąd, bo ten Gacek nam próbuje wlecieć w głowę, nie? Poczekajcie, bo... O, wlec, dobra, idziemy. O, kurde, znowu. Ale znowu nas mija, nie? No bo ma echolokację, więc będzie nas omijał. Uwaga na dziurę. O! No coś? Są skoki, ale ja próbuję znaleźć to miejsce. To było do góry? Nie, 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 do góry? Czekajcie, tutaj ktoś idzie od nas. Może to Seba, bo Paweł. Seba. Seba, gdzie jest ta kaplica? Kaplica jest na tym piętrze, na którym byliście. Jak tam się do niej wchodzi? A, już wiem. Trzeba pójść tam. Tak. No, ewidentnie coś za mną podąża, bo ja to czuję. Co to było? Nie wiem, czy słyszeliście, była... odbicie w oknie. Właśnie pytałem Pawła, czy z drugiego, że moje odbicie widać. Odbicie w oknie?
Ukryłem skierowany sprzętem w stronę okna. No. I się ruszało. Tak jak na początku ktoś chciał wyskoczyć, później było. Ale sprawdzałem w innych oknach. No nie jest możliwe, żeby było widać moje odbicie, bo świecę latarką w okno. Ale widzisz jakąś twarz? Nie. Miał sprzęcie. Aha, okej. Ruch. Dlatego chciałem też, żebyś tutaj z fabryką podszedł. Okej, okay. No a tam to nic kogo mocno. To odbicie było ta postać, która nam tutaj na... Okej, okay. A to jakiś patyczak ci wyskoczył, tak? Tak, patyczak był właśnie jeszcze na ostatnim oknie. Czasami może być tak, że SLS będzie... O, uwaga, znowu skoki. Właśnie tutaj to czuję, w tym miejscu. Ale no, tu jest jakoś tak... Wow. Czasami jest tak, że SLS może zmapować różnego rodzaju belki albo właśnie, wiesz, ramy drzwi czy okien, więc na to musisz uważać generalnie. Tak, tylko to było ruchome, to było... Oj, mam jakiś błąd, nie wiem, coś się wyłączyło, nie? Mhm. I tutaj coś się kroi, bo każdy wujka jest starsza. A to jest kawał skurwysnictwa. Chociaż może dobrze tyle, że leży w jednym miejscu. Nie wiem, to wygląda, jakby ktoś to posprzątał. Znaczy, prowizorycznie. Tak, tam chcę pójść, no. Czyli raz. Seba nie ma tam nie? Paweł. W okolicy. Znowu coś skoczyło, nie? Patrz. Widzisz, ona tak robi tutaj dzisiaj, że... Jakby coś sobie... A teraz nagle twój zegarek zaczął migać. To samo słyszałam. Słyszałem krok. No. 100% słyszałem krok. Seba! No nie, czekam na Pawła, żeby rozruszać sprzęt. Seba, nie jestem taki straszny, jak się wydaje. Czekam na Pawła, żeby odpalić sprzęt. Ale nie wiem, Paweł przeprowadza sesję, więc nie będziemy przeszkadzać. Jak wrażenie? Powiedz mi, jak z tą piwnicą to jest generalnie? Piwnica jest podwójna. Te jedne schody są zejściem chyba bodajże do dwóch komnat. Aha. A teraz, gdybyśmy zeszli tą wyrwą na głównym korytarzu, to dojdziemy do reszty piwnicy. No ale tam jest jeszcze wejście, nie? Przy I to jest też do tej głównej, nie? Bo zastanawiam się, czy tam nie pójść z tym kadłubiką, tylko nie wiedziałem, czy tam nie jest zarana ta piwnica. Nie, bez problemu. No, my obeszliśmy ją urbexowo, historycznie wcześniej z Pawłem. I no, też chciałem wejść, tylko no z tym sprzętem nie za bardzo, żeby no nie, tam samemu... nie wciśniesz, ale z kadłubiką można by spróbować tam pójść. Mhm. Można by było też tam spróbować później z voxem. Tylko trzeba by zweryfikować, czy tam coś się kręci, też tak naprawdę. No tu i tam. No tu jest najmocniejsze pomieszczenie. Ja mam plan na ślepą sesję, tam gdzie miałeś tamtą aktywność i gdzie miałeś ciary. Tam gdzie Seba ze mną miał ciary. Tam od razu nas tam coś ślepa. Chwyciło, nie? Tam tym, ślepa byłaby git, bo w jest... W większym pomieszczeniu, tam gdzie stoi pułapka, tak? Bez różnicy, nawet mniejsze, tym lepiej. Tak, ciebie coś chwytało w tamtym miejscu? Nie. Widzisz, tylko nas tam coś tam. Co to? Z kim mogę? Ej. Znowu to słyszę. To nie był Paweł. Ja tam idę. Gabriel, ty powiedziałeś ci? Nie. Słyszeliście ci? Ja bym uciszał dziecko. Gdzie jest Paweł? On jest tam, przecież to coś. A ja słyszałem coś na dole tutaj. Ja słyszałem tu stąd. Tu normalnie ze schodów. Tu w tym kierunku. Coś słyszałem, jakiś... Jakby ktoś po prostu stopą przybierał. No tak? Dyka, wujka. Masz? Ale ja słyszałem stąd. Ja myślę, że Paweł jest tu. Gdzieś. Albo wygania gdzieś. Albo to był nietoperz. Gdzie? Nietoperz nie wydaje dźwięku. Co? Chodźcie do piwnicy. Widzicie? Max. Chodźcie do piwnicy. Piwnica. Ale zaparza. Powiem, że czuję się coraz bardziej spokojny. Wchodzimy czy nie wchodzimy? Ja jeszcze? Schodzę, tylko że tutaj jest takie strome zejście, więc... Dość przerażająco było na strychu.
Więc tam pójdę. Mam ze sobą głośnik, mam ze sobą elektroniczny miernik pola magnetycznego i odpalimy Voxa w trybie nasłuchiwania. To właśnie na tych schodach, na zdjęciach medium widziała postać kobiety, która według tego, co się przed chwilą dowiedziałem, cały czas ze mną podąża. Myślę, że będę chciał się dowiedzieć paru rzeczy, dlaczego ona za każdym razem za mną podąża i czy coś ona ode mnie chce i dlaczego się mi przygląda. Ta cisza jest przerażająca. Jest ciekawie, słuchajcie. Sam na wielkim ciemnym strychu naprawdę robi to wrażenie. Tutaj słychać naprawdę każde. Powiedzcie mi, a jak działa odbicie po mnie? Trzymamy prąd wtedy na monitorze? Wiesz co, no teoretycznie w oknie, jeśli widać twoje odbicie, to SLS zmapuje ciebie. A jeśli nie ma żadnego odbicia, no to takie pół na pół, bo może być gdzieś okno po prostu na tyle brudne, bądź ta ramka wewnątrz okna jest po prostu mapowana. Jeśli jest czysta szyba, bez ramek, bez żadnego brudu i nie widać ciebie, no to może faktycznie coś wtedy mapować. Tutaj mam... No tak, tylko najlepsze jest to, że byłem w trzech oknach, tylko w jednym to się pojawia i szczerze powiedziawszy mojego odbicia nie widać, bo świecę bezpośrednio latarką w okno, wiesz, zagłuszałbym te odbicia. A to nie, to powinno się pokazywać wtedy na każdym oknie, a jeśli jest tylko na jednym, to możliwe, że po prostu stoi coś za tobą i mapuje jakby odbicie tego ducha. Także nagrywaj, bo może faktycznie ktoś coś za tobą idzie, nie? No słuchajcie, są jakieś odczyty na SLS-ie. Seba z zupełnie innej części pałacu. Coś tu stuknęło teraz. Porąbane miejsce, ale... Tu naprawdę co chwilę coś stuka, nie wiem czy to będzie słychać czy nie, bo to te odgłosy dochodzą z zupełnie innej części pałacu. Ale jest dziwnie. Dobra, ja odpalam Voxa. Czy jeśli kobieta, która za mną podąża, jest tutaj cały czas, chciałbym się od ciebie, kobieto, dowiedzieć, dlaczego za każdym razem za mną podążasz? Czego ode mnie chcesz? Możesz przemówić do tego urządzenia. To jest kolor? Elementem jego. Ela. Możesz przemówić teraz do tego urządzenia i rozwiać tą zagadkę, bo mnie to mocno zastanawia. Ja wiem, bo ja czuję swoją obecność tutaj za każdym razem, gdy jestem w tym pałacu. Wiem. Czy ty jesteś tą zamordowaną kobietą? Ajdo. Czy jest? Zapraszam. Nie wiem, czy nie padło. Kurde.
Powiedz mi, o co ci chodzi. Chciałbym się dowiedzieć. Bo być może... Być może potrzebujesz pomocy. Czy możesz, kobieto, do mnie przemówić? Tudzież... Były już trzy takie demoniczne przebicia. To ciężko zrozumiałe. Kto był to? Kim już masz oczek? Tak, może to jest kwestia tego, że ktoś zabrania mówić tej kobiecie. Turno. Major, yes. Wierzę. A czy jest tu pan tego domu? Czy jest tu pan tego domu? Pan, bo... Jak zda? Czy coś mi tutaj grozi? Jesteś. Jesteś. Tak, jestem tutaj kilkunasty raz i szukam odpowiedzi. A czy pan tego domu może przemówić do tego urządzenia? Niech pan tego domu przemówi do mnie teraz. Zrobię ten demoniczny głos, ale ciężko zrozumiały. Bardzo dużo odpowiedzi pojawia się w zagranicznym języku. Pan może pan tak rozbić się. On był tu, pan domu. Nie wiem, słyszeliście to? Ale o kurde, on był tu, pan domu. Padła właśnie taka odpowiedź. I teraz nie... Ale mam ciarę, no tak. Funkcjonuje. Zaczynam coś pokazywać. Co jest to? On ma zupełnie inną czułość niż K2. Wyszedł. Czy pan domu zabroni kontaktu tej kobiety? I właśnie. Taki przerażający głos. A jeszcze chciałbym się dowiedzieć, czy czeka mnie takie niebezpieczeństwo. Z tego strychu. Nic tutaj więcej nie wyciągnę. Powiem wam, że mam czary na całym ciele i się czuję, jakbym miał gorączkę stosownie, nie wiem, jest tutaj naprawdę mega, mega dziwnie. Ja się stąd zawijam. Idę zobaczyć, co z tym SLS-em się stało. Bo jakoś dziwnym trafem nagle się wyłączył. Zastanawiające są te demoniczne głosy. To naprawdę... Robi porąbany klimat. Była brama. Dobrze, ja na razie kończę. Akceptar. Ale będę chciał się jeszcze dowiedzieć kilku rzeczy z tego miejsca. Książka. Więc w innych pomieszczeniach na pewno zadam wam jeszcze pytania, więc miejcie to na uwadze, że będę się tutaj kręcił. To jest dziwne, większość odpowiedzi w języku zagranicznym. Nie. Mało co w języku polskim. Do usłyszenia za małą chwilę. Głośnik gasimy. Dobra. Idziemy na dół.
I co tam z tym SLS-em, gdzie jesteście? Dobra, dobra, spoko. Na woksie? Tak. Rozmawiałeś z kobietą? Właśnie, kurwa. Objawił mi się pan domu. Co? Który blokuje rozmowę. A skąd to wiesz? Bo padła taka odpowiedź, że pan domu tu jest. Ale w pełni słyszałeś takie słowa? Aha. Czy 95% odpowiedzi po jakimś hiszpańsku, meksykańsku, cholera wie po jakiemu? Ale to jedno słowo, bo ja się pytałem, bo nie chciała mi kobieta odpowiadać, nie? I mówię, kurde, no może, wiesz, może coś blokuje, nie? I pytam o pana domu raz, drugi, trzeci. I faktycznie i zaczęły padać odpowiedzi, że jest ten pan domu właśnie tutaj, nie? Ale stary, wiesz, co jest najdziwniejsze? Słyszeliśmy jakby... No, wszyscy się tu zerwaliśmy, nie? Słyszeliśmy fragment twojej rozmowy, usłyszałem kobietę. Stamtąd. Perfidnie usłyszałem głos kobiety. No. I gdzieś to szło stamtąd, a w pewnym momencie... Szurnęło tam. Szurnęło tam i ja usłyszałem takie... Wszyscy w trójkę słyszeliśmy trzy razy ci. Gdzie to się mówi ci? No i znowu, znowu tamto pomieszczenie. Ale ja nie wiem. Mam no teraz... tak rozmawialiśmy, że ślepa sesja w tamtym pomieszczeniu będzie dobra, tylko na przykład Ewelina tam nie słyszała nic, nie? Mhm. Nie czuła. A, nic. No. My z Bartkiem to normalnie mieliśmy ciary za... Proszę? Co z piwnicą? Przy wejściu było wysokie... A dole K2 do pełna, tak jak widziałeś. No. Wszedłem głębiej, nic. Gaweł nie wszedł, bo był nietoperz. A pan nie ufa nietoperzom. Okej. Okay. To jakby główna aktywność tego miejsca skupia się tam. Tam, tak. Ale coś wokół, za nami bez przerwy chodzi. Wokół tych drzwi i w tamtym pomieszczeniu. Ja się teraz czuję, jak miał gorączkę, kurwa. Ja to samo. Takie mrowienie, nie? Ja to samo. Jak bierze się przeziębienie, to tak. Czujesz takie osłabienie i ja mówię, ale to... jak wchodziłem na górę, nic. A odpowiedzi jak? Odpaliłem sobie voxa i tak dalej i w trakcie sesji. Dopiero ja mówię właśnie do kamery, że kurde, tak się... domu tutaj jest. No, że pan domu, bo cały czas po jakimś tam, wiesz, meksykańsku, hiszpańsku, dziwne języki się pojawiały. I mówię, czemu mi ta kobieta nie odpowiada, nie? Ale odpowiadała ci jakakolwiek kobieta? Parę razy, ale w obcym języku. Okej. Okay. Był damski głos, ale... Bo ja słyszałem właśnie głos kobiety, głównie tylko... męskie głosy. Nie byłem w stanie zidentyfikować, co słyszę. Słyszałem ciebie i kobietę, więc stwierdziłem, że tak, pewnie prowadzisz w obcym. Jest popierdolony. Do której zaczynać? Tu. Gdzie była ustawiona? Tu była ustawiona na górze. Chyba, że ktoś tu jest. No nie ma nikogo, no przecież. Ja pierwszy raz jest tak grubo, jak są liść. Patrz, znowu aktywność tutaj jest Bartek pełna, nie? No czy nie, bo nie ma połowie. Ja mam miękkie nogi, nie? Ej, coś strąciło kamerę z góry, nie? To jest niemożliwe. Ja mam miękkie nogi. Ja jeszcze ustawiałem tak precyzyjnie, że ona stała pięknie, stabilnie. Ja się trzęsę. Mamy tutaj siatki. Patrzcie. Ja się trzęsę. Dobra, nie ma co czekać. Ja bym robił nagranę, jak my wszyscy się zerwaliśmy? Tak, ja też. Ja myślę, że nie ma co czekać. Ja bym robił sesję, bo... Nie, Bartek, nie, nie, spokojnie, tak, nie. Spokojnie. Teraz jak okay. Dalej. Tu na pewno zrobimy ślepą, jak dojedzie Julka. Tu, w tym miejscu. To jest obowiązek. Ale podwójną czy pojedynczą? Podwójną. Jest 22, także będzie niedługo. Co jest z kolejką? Patrzcie. A, ściema. Nie ściemniam, stary, nie mogę się utrzymać. Wszyscy pod ścianą i za nimi zamach. Dobrze jest! Ja cię jeszcze czyste. Ale skąd nie wychodzi to w ogóle, wiecie? Bo cały czas tutaj coś jest no. Z nami. Gdzie jest ta dwójka? Co mam? Ja się co tu się dzieje? Jest konkret.
Paweł? Już. Gdzie masz piłkę? Piłka jest plecana. Czyli te szurnięcia, te wszystkie rzeczy nie były przypadkowe, które słyszeliśmy? Nie, tu się dzieje coś na końcu twojej nogi. Ale ja też czuję nogi jak z waty. Ja mam nogi z waty, ja pierwszy raz mam nogi z waty. Ja jestem pierwszy raz tak postrzana. Ja się w 5 minut czuję, jak bym był przeziębiony, nie? Nie, bo gardło, ja mam... Ale mnie obrywają poty na plecach, nie? Ja mam dreszcze, jakbym miał 38 gorączki, bo... Ale wiecie, że to pierwszy raz... Tak, nie chwyta nic. No, jestem jak przeziębiony, to się czuję identycznie jak teraz, ale jestem tak naprawdę fest przeziębiony. Pierwszy raz byt zamanifestował tak, że zewnętrznie, że coś w ogóle poruszyło, tak, nie? Tak, że się ruszyło, nie? Tu cały czas coś się ruszyło, ale żeby nasz sprzęt się ruszył, to... Nie wiem... Coś... Złego tu jest. Wiecie, ja się tylko boję o nasze reakcje. W sensie wiadomo, że strach robi swoje, to jest jedno, ale jeżeli zaczynamy się czuć, jakbyśmy się czuli chorzy, to nie jest dobry sygnał. Bo coś na nas tu mocno wpływa. Bardzo mocno wpływa i bardzo nie chcę, żebyśmy chyba tu byli. No nie, tak wspomniała Klaudia, że coś nas będzie chciało stąd wyganiać. Dosłownie, kiedy z nią rozmawialiśmy? Pół godziny temu. I patrzcie, co się dzieje. Ile się rzeczy wydarzyło w pół godziny, nie? Dobra, słuchajcie, to może zarządźmy drobną przerwę. Tam możemy nasłuchiwać jeszcze. Nie, ja bym wolała być jednak głośno, wiecie? Nie chcę być cicho. Wtedy możemy wiele przeoczyć. No i bardzo dobrze. Nie po to tutaj jesteśmy. Ej, dotknij sobie moją szyję. Dobra, słuchajcie. U ciebie się powiem najbardziej, nie? Jest na ale pulsior. Chłopaki, bo mnie nie było. Powiedzcie widzom, co tu się odwaliło. Doszliśmy teraz na chwilę, mieliśmy przerwę na balkonie, żeby się przewietrzyć. Dojść do siebie po tym wszystkim. Dojść do siebie. Podeszliśmy tutaj, widzimy, że coś zaczyna się na K2 dziać. Seba zaczął małą prowokację, zaczął po prostu prosić o to, żeby coś wpłynęło na jedną albo na drugą skrzynkę. Staliśmy właśnie na wprost do tych skrzynek i w tym momencie słyszeliśmy takie szurnięcie i tylko kątem oka zobaczyliśmy, że delikatnie SLS się przeruszył i to był dosłownie dźwięk, coś takiego. To... SLS się sam przesunął. Coś takiego, ale no, SLS szura, a on tu jest no, dosyć, no jest stabilnie ustawiony, a to było coś takiego. Ja nie mam pytań, ja... Wiesz, kasenka zaczęła zaduszaleć, ja zacząłem... Wiemy, że tu jest, zdali się do tej skrzyneczki. Tu jest coś tak... Naprawdę, co ci szkodzi? Tu jest coś tak silnego. W czym widzisz problem? Ja nie widzę. Tu jest coś tak silnego. No, dobra. Że to się nie mieści w dupie. Jeżeli nie chce z nami gadać na żadnym sprzęcie, a kuźwa porusza przedmiotami, no to ja nie mam pytań. No więc mówię, że robi z nas idiotów. No przecież to... Co to jest za problem przejść obok skrzyneczki i ruszyć ją, jeżeli przesuwa nam sprzęt? No może właśnie dlatego. Ja. No już każdy dźwięk, który słyszę, to gdzieś coś za... Analizujesz od razu szybko w głowie, no. Przemówisz? Pokażesz, że tu jesteś? Tam też jest ja cały czas czuję, że coś tam jest. Ja tak jakbym widział nie ma ich, bo wiem, że ich nie ma, ale w mojej głowie one tam są. Tam pójdziemy. Gawo jest dzisiaj zafascynowany. Wszyscy są przerażeni, a Gawo jest pierwszy raz zafascynowany. Dzisiaj mam syndrom eksploratora. Ty idziesz po nią? No już dojeżdżę. Ty zasadzie, tam bez przerwy coś chodziło, nie? Czemu tam nie idziemy? Bo po co? No, co ci się stało? Zobacz to, co mam na szyi. Nie wiem, Paweł, jak ty się możesz tak sam poruszać. Nie wiem, masz tyle energii, a... Pytanie, czy byś chciał z Rzymką rozmawiać, jak jej nie było. A może tym bardziej będzie chciała z nią rozmawiać. Nie. Nie.
udało. Udasz, no. Ponieważ... Patrzcie, K2. To było Pawełku. I patrzcie K2. Miłość się bólować. Patrzcie K2. Za każdym razem, jak się odzywa. Strzeliwa. Idź stąd. Stop. Nie za. Nie. Tak. Kolejny. Na skrzynce. A diabeł się nie ruszył. Mamy pierwszy zapis na skrzynce, kiedy nikt nie stał koło niej. Dziecka, cór. Dziecka, córka. Dziecka, córka. O Jezu. Zła. Zła. Ej, nie podoba mi się to, co tu się dzieje. Nie się do tego. Znajecie mnie. Byłam już tu kiedyś. Tak? Przedstawię się. Mam na imię Julia. Chciałabym, aby ktoś odpowiedział mi na pytania. Witaj było, kobieta. Słyszeliście? Właśnie chciałam z tobą rozmawiać, kobieto. A na głośniku? To jest Max. Kobieta, czy mogę z tobą porozmawiać? Proszę, odezwij się jeszcze raz. Ciemno. Czy ktoś poszedł za Pawłem? Już mogę. Poszedł. Czy jest ktoś z nami teraz w tym pomieszczeniu? A czy są tu jakieś dzieci? Słyszeliśmy płacz. Czy te dzieci mogą się odezwać? Przyjść tutaj do nas? Tak. Co chcesz od Pawła? Czy poszliście za nim? Tak. Julka? Tak, jestem Julka.
Poznajesz mnie? Byłam już tu kiedyś. Witaj, kobieto. Jeszcze raz. Kogo tutaj zamordowano? Czy to ty wpływasz na to urządzenie, które Bartek trzyma w ręku? Odezwij się. Może ja spróbuję. Czy możesz wypowiedzieć imię, z kim chcesz rozmawiać? Praktycznie nic, tak jakby coś nie chciało z nią zupełnie rozmawiać. Natomiast ta dwójka... Mi tutaj z tymi odpowiedziami po prostu parę sekund, więc mi się wydaje, że ktoś cały czas tutaj jest w sytuacji za mną. Zanim coś poszło. Zaraz do was dołączę, to coś się zacznie dziać tam. Myślimy, że tak, ponieważ K2 nam szaleje cały czas, ale to są takie anomalia, których jeszcze nie widzieliśmy. No nie mamy tylko tego kontaktu byt Julka. To może poczekam na Pawła, bo on tu idzie, tak? Opowiadają jakieś demoniczne głosy, mężczyźni, kobiety, płakała teraz było. Starsze, młodsze osoby, po polsku, po innych językach, to jest po prostu masakra. Daj mi K2, ja się do niego przejdę. Ale mogę do ciebie dojść z K2? A czy jest tutaj kobieta? Lego. Bo jest kobieta, ale nie wiem, czy to była jakaś odpowiedź. Zasługuje. Na co ona zasługuje? Czy ona zasługiwała, żeby zostać zamordowana? Pan jest tu. Pan jest tu. Arkadiusz! Czy pan tego domu za mną podąża cały czas? Przekleństwo. Czy on jest przekleństwem, czy ja? A czy dowiem się, co tutaj działo się w czasie II wojny? Na punkcie. Zmarli. Nie wiem. Nie wiem, co tu się zaczyna dziać, ale się zaczyna dziać niedobrze. Dużo się tak dzieje. Czy może mi ktoś powiedzieć, co tutaj działo się w czasie II wojny światowej? Wyprowadź. Kogo mam wyprowadzić? Nie. A kim ty jesteś? Czy produkowano tutaj amunicję? Tak czy nie? Było? Zapomniany. Była tutaj fabryka? Konikiem. Czy było? Ciało. Czy jest tu gdzieś schowane ciało w tej piwnicy? Słuchajcie, tu jest porąbane miejsce. To, co tu się dzieje, te odpowiedzi, to się przerasta moje oczekiwania. Kiedy przepraszam. Również. I druga osoba również. Czy jest w tej piwnicy pochowana kobieta? Powtórz, bo nie zrozumiałem.
też żyje. Czy w tej piwnicy jest pochowane ciało kobiety? Tak czy nie? Osoby... Czy są pochowane tutaj osoby? Ty jesteś. Ja jestem tutaj, ale nie jestem tu pochowany. Czy dowiem się... To tu. Mówiąc. Że to jest to miejsce. Ale nie są to skonkretyzowane odpowiedzi. A czy dowiem się cokolwiek o drugiej wojnie? Czy nie ma sensu o to pytać, bo mi nie powiedzą? W tym salonie. Tam w salonie. Jaki pan? Jest ktoś z wami. Powiedzcie mi jeszcze, czy mam sens pytać o drugą wojnę? Cisza. Kobieta powiedziała cisza, więc chyba nie dowiem się tutaj nic o drugiej. Apacji. I znowu apację. Jaka tragedia się tu wydarzyła? Czy ktoś tu zginął? Tu nas dużo. Ja pierdolę, rozumiecie to? Na pytanie... Czy ktoś tu zginął, bo tu nas dużo? Nie, jakieś tutaj teraz sprzężenie. A ja jestem sam w tej porównanej piwnicy, nie? Oczy. Czy na mnie patrzysz, tak? Wiadomo, czy na mnie patrzysz? Wiadomo. Ja wiem, że na mnie patrzysz, a może na mnie wszyscy patrzycie, a czy powiecie mi... Nauczyć. Nauczyć. A czy powiecie mi, czego ode mnie chcecie? Rację. Rację. Chcecie jakiejś racji? Jak wam mogę pomóc? Różnie. Różnie. Czyli mogę wam pomóc różnie. A na przykład jak potrzebujecie... Chodź, ale gdzie mam pójść? Za dużo osób na raz do mnie mówi. Jak różnie mogę wam pomóc? Kolejny. O co chodzi z tym kołem, bo już któryś raz... Nie, znowu. Jest to jakieś koło? Na koło. Coś o tym. Na dole jest to. Koło. Może być to porównanie do wieży? Innego koła. Często coś zaczyna mówić o kole jakimś. Ura. Chodzi wam o wieżę? Czy coś stało się na wieży? Ktoś spadał. Spokojnie. Ale do góry K2 szalała normalnie. Takich dyskoteka była normalnie. Ale mówić. A powiedzcie, czy wiecie, co się stało z tą tarczą zegara? Czy ktoś ją ukradł? Co jest? Kradnie. Kradnie. Kobieta powiedziała kradnie. No, ty patrz. I racja teraz. Czyli ktoś ewidentnie buchnął ten zegar, nie? To jak ci mówiłem na początku. No. Nie no, masakra. A czy dowiem się jeszcze, kto tutaj leży, kto tutaj jest pochowany? Skąpi. Czy dowiem się takich rzeczy? Tak, przejdę. Ja nie mam siły w nogach. No ja jestem cały czas wyrąbany, nie? A czy leży tutaj ta kobieta,
która za mną cały czas podąża. Które są trzy? Tutaj są trzy. Czy jest tutaj więcej kobiet pochowanych? A czy ta kobieta... Ona klicze. Ona co? Ona coś, ale nie zrozumiałem. A czy ona może do mnie przemówić? Czy ma zakaz? Pewnie. Pewnie. Czy to właśnie ty się odezwałaś? Duch. Duch. A mogę chociaż poznać twoje imię, skoro cały czas za mną chodzisz? Nie przyszedł. Co się blokuje? Strasznie co się blokuje. No. A czy może ktoś inny powiedzieć mi, jak ta dziewczyna ma na imię? Efe. Efe? Efe? Mhm. Można sprawdzić później imię na takie, czy występowały w tych czasach. No. Jeszcze raz, niech ktokolwiek poda mi imię tej dziewczyny, która cały czas za mną chodzi. Mi to nie przeszkadza. Mówi. Mówi. Nie mogę. Nie mogę. Bo może jakbym poznał jej imię, to może gdzieś coś jest zapisane. Tak. Nie wiem. No, kurczę. Nie wiem, ludzie, czy wy to ogarniacie, ale ja naprawdę jestem po prostu wywalony z kapci. Ogólnie całokształtny. I te piosenki, to po prostu tu... Ja bym się nie zdziwił, jak by się coś jeszcze dziwnego wydarzyło, nie? No nie chciałbym, żeby gdzieś coś za bardzo dziwnego wydarzyło, bo to... Masz mi takie wrażenie, że sufit kurwa spada, nie? No. Czy jeszcze w tym miejscu chcecie mi coś powiedzieć? Żyteś? Dobrze, ja myślę, że już wystarczająco wiem odnośnie tej piwnicy. Idę dalej i chcę, żebyście ze mną poszli do góry, bo będę prowadził ślepą sesję i chcę się jeszcze dowiedzieć kilku rzeczy od was. Zapomniałem. Idźcie za, jakby za Ormianem. Si. Ustana. Tak, możecie iść za mną. Możecie iść za mną do góry, bo tam będziemy robić ślepą sesję, gdzie strąciliście kamerę. I tam jeszcze porozmawiamy. Będziecie odpowiadać przez dwie osoby. Ja pierdzielę. Meksyk. No do góry nic. Julce, powiem ci, odpowiadał tak zdawkowo i to w sumie to nie były żadne konkretne odpowiedzi, takie bardziej chyba przebitki niż... Ty, a wiesz co jest najlepsze? Że przecież Vox nie działa bez zasięgu. A tu nie mamy zasięgu, ja chciałem wejść. A tu nie ma zasięgu. To już w ogóle jest... Widzicie to? Wow! Nie ma zasięgu, a no odpowiedzi przecież... po prostu był tu grat. No tak, no nie ma internetu, bo ja chciałem sprawdzić te imię. Efre. Efre. Ja nie wiem, czy wy to ogarniacie, ale ja nie ogarniam, bo według producenta Voxa on nie zadziała, nie zadziała bez połączenia sieciowego.
No tak, no to po prostu... na falach. Tak, no. A tutaj coś gadało po prostu typowo w telefon, nie? To jest po prostu niebywałe. O II wojnie niestety nie dowiedzieliśmy się nic, to co się działo. Mi się wydaje, że może być to po prostu tajemnica, która nie zostanie zdradzona, więc możemy jedynie polegać na tych źródłach, które mówią, że prawdopodobnie możliwe była tutaj fabryka amunicji. No, ja jestem przekonany, że tutaj za mną chodzi cała zgraja po prostu. Ale każdy z nas to słyszy normalnie. No Julka po prostu nie ma nic, a my czujemy cały czas coś na plecach, czyli się oddaje. Cały czas ktoś tu chodzi za mną i czegoś ode mnie chce. I gdzieś ta energia jest manifestowana właśnie. Ta kamera, ten SLS, tu coś stuknie, tu coś puknie, to szuranie, jak wy wyszliście po jedzenie. Myślę, że wynika też z tej sesji to, bo tu miałem odpowiedzi związane z tym, że prawdopodobnie być może w tej piwnicy są pochowane, czy kiedyś były pochowane jakieś ciała. Być może właśnie tej dziewczyny, która się cały czas we mnie tutaj wpatruje. Możliwe, że one nadal tutaj są. No tak, bo nie wiemy, jak głęboko jest. Nie wiemy, czy to było 100, 200, 300, czy 400 lat temu. Mamy za duży przedział wiekowy. Bo tu naprawdę to jest, no słuchajcie, to jest kilkaset lat. I nie wiemy, co tam jest 10 metrów pod ziemią, 15, może to być, nie może wiem. Być to, co gdzieś w murach, może to być same mury, może grubości być... około 3 metrów w tej piwnicy. Tak, no. I widać, one są dobudowywane, bo jest i kamień, jest cegła i jest cegła oburowana już z szalunkiem. To budownictwo było zmieniane kilka razy. Poza tym też to był kiedyś zamek, bo tak, fosa była tak, na zewnątrz, nie? Też niektóre źródła podają, że to był początkowo mały dwór, potem był to zamek obronny, stąd jest ta fosa. Obecnie jest to pałac, tak? Obecnie jest to pałac, tak. No, finalnie skończył jako pałac. Też był kilka razy, więc nie wiemy, co te mury skrywają. No, na pewno na przestrzeni lat tutaj było dużo zmienianych konstrukcyjnie i tu w tej ziemi naprawdę może być wszystko, ale myślę, że to nigdy nie zostanie odkryte, bo nikt tutaj nie będzie tego sprawdzał, bo tu naprawdę trzeba było kopać kilkanaście, kilkadziesiąt metrów w dół, czy jakieś może, nie wiem, echosondy, radary, coś, a No podejrzewam, że tu jeszcze jedno dobre piętro w dół jest. No, na pewno. Na pewno. To... Widziałeś, pamiętasz studnię, jeśli to, jest jeśli to był zamek, jeśli to był zamek, no to na pewno zamek na takiej piwnicy się przecież nie kończy. Zamki mają jeszcze lochy, mają podziemia, kanały, które często nawet z pałaców mogłeś przejść po prostu tunelem z pałacu. Do kościoła. Do kościoła. Do kościoła. Kościół mamy zaraz zapalić. Tak. Samą studnię, pamiętasz, jaka jest głęboka? Tak. Studia jest bardzo głęboka, a tutaj 200-300 metrów stąd jest kościół. Nie wiemy, czy tutaj nie ma jakiegoś tunelu podziemnego łączonego z kościołem. W Wilkowicach kościół ma podziemne przejścia, które one prowadzą też w bliżej nieznane miejsca, a obok przecież kościoła w Wilkowicach też jest pałac taki stary, tu już jest ruiną. Nie? Chodźmy na górę, zobaczymy. Jest tam... tu po prostu masakrycznie. Nie mamy, wiesz, takich funduszy czasu i możliwości, żeby faktycznie przerobić ten pałac, zamek. No tak, ale no tu by już musiał wjechać naprawdę ciężki sprzęt i... Widzimy tsunami? Tak. Dobra, to my zasuwamy dalej. Teraz tutaj do nas. Chodźcie tu, zaraz będziemy z wami gadać. Wieczorem wyleciałem. No był rempot, nie? Był. Może się jeszcze złapać, ale chłód. Czuję się teraz wieje. Przychodzą. Mi się wydaje, że przychodzą. Ej, faktycznie, po nogach mi tak przeleciało. Mam kamerę włączoną? Czy tak stajemy z... Jest, nagrywasz? Tak. Yeah. Jest, oni tu idą. Ale chłód. No, ale masakra, bo to jakaś chmara bytów szło. Tutaj oni wszyscy idą chyba za mną z tej piwnicy, nie? Ja się tak czuję, jakbym po prostu był jakimś przewodnikiem. Ej, czy wierzę na to? Ja się czuję, jakbym był jakimś... Masz karwójkę. Jakbym był jakimś przewodnikiem i jak ja ich tu zaprosiłem i oni teraz idą tu, bo stąd wieje, idą sam tam. Ale oni wyszedł jeden za drugim. I oni wszyscy idą teraz tam do pokoju, nie? Ten robot ani razu się dzisiaj nie odpalił. Tam co razu się odpalił?
Odejdę, nie? Ja się znowu kiepsko czuję, nie? Dawajcie, no. Oni wszyscy za mną tutaj idą. Weź się tego źródła z tej po prawej strony, chyba zostają. Ale no faktycznie, o k***a. Oni jeszcze ich jest tu mało. Weź się jednego pocztu. Ty się dobrze czujesz? Ja? No. Jestem pobudzony teraz. No, ale taki jest, nie jest sobą, nie? Jestem taki... Nie wiem, jak to nazwać. Wyglądasz na pobudzonego. Bo Paweł zawsze jest taki, wiesz, bardzo... Stateczny i sceptyk totalny, a tutaj... Jestem teraz, tak się czuję, jakbym musiał jakąś misję wypełnić, bo czegoś się zaraz dowiem, albo coś się stanie, nie? No coś z tobą gada. Przerażasz mnie. No. Coś z tobą gada, na pewno. Przerażam, ale ja myślę, że w tym miejscu jest coś do wykonania. Widocznie ta kobieta próbuje się z tobą cały czas gdzieś może. Ona się blokowała. Ona chce, ale ona nie może. I za nią mówią inni. Cały czas była blokowana. Gdzie jest ta mała kamera? Napisz, że jest. K***a, no przecież... Podziałcie. Ile ich tam jest? Cała piwnica. I znowu poczułam taki chód. Czyby też? To jest chore, jak przechodzi przez rempot, to dosłownie po chwili jest tu. Tak jest, masakra. Ja jestem ciekawy, co my tam usłyszymy. Słuchajcie, tylko mam prośbę, aby coś tu się wokół działo, to naprawdę dajcie nam znać. Uciekniemy. Cześć, to znowu ja. Tym razem przeprowadzam ślepą sesję. Stój. Stoję w tym miejscu. Czego? Wiecie czego? Bo to jest kontynuacja mojej rozmowy z piwnicy. Czy może tutaj powiecie mi, co tutaj się działo w czasie II wojny światowej? A jeśli nie, to powiedzcie, że nigdy się tego nie dowiem. Nefre. Kobieta powiedziała tak. Poszliśmy za tobą. Poszli za mną, czyli to jest to, co mówiłem, że oni wszyscy idą z tej piwnicy tutaj, bo ja ich poprosiłem. To jest po prostu niesamowite. I oni teraz to potwierdzili, no. Tutaj są. Słuchajcie, widzowie, jeszcze tak szybko tutaj między sesjami. Stójcie. Jeśli ktoś... Jezu, z 5 głosów naraz, dzień dobry, to ja. Jeśli, tak jak mówiłem, jest ich tutaj sporo. Wszyscy. Jeśli ktoś z was wie, co może... Dziecka, córka, drugi raz to słyszę już. Nefre. Dajcie mi znać w komentarzu, bo nie wiem, czy to nie jest dziewczyna, która za mną tutaj chodzi. To ja, kobieta. I ja, mężczyzna. Czy możesz mi, dziewczyno, która za mną chodzisz, powiedzieć mi swoje imię jeszcze raz? Czy ty jesteś Efre albo Nefre? Czy to ty? Wiem, że jest tu was dużo, ale czy może... Dużo! Tak. Czy może przemówić do mnie dziewczyna, która mnie stąd zna? A ty? Ja jestem Paweł. I chętnie się dowiem, jak ma na imię ta dziewczyna, która za mną podąża cały czas. Praktycznie za każdym razem, kiedy jestem w tym pałacu. Czy mogę się tego dowiedzieć? Słuchajcie, tam w pokoju obok mam rozstawioną siatkę laserową. Są dwie kamery ustawione na fotopułapce. Zobaczymy, czy coś tam przychodzi. Najlepsze jest to, że cały czas, jak miałem wrażenie, że tutaj wchodzą dusze z piwnicy, był rempot i w pewnym momencie przestał. Zaczęliśmy robić sesję, tam rempot przestał działać i oni potwierdzili, że są tu wszyscy. Nie widzę. Czy jest tutaj pochowana, zamordowana kobieta? Bo tak głosi legenda, że takie coś kiedyś się tutaj wydarzyło. Tu mówi tyle głosów, że ja nie ogarniam. Nie ogarniam, co się dzieje.
Widzicie, to jest to, co cały czas mówię, że... Dawaj tam. Paweł. Tak. Jezu, chórem takie, oni poszli... Tak, oni poszli wszyscy za mną, ale... Tam idziesz? Czy możecie mi, chociaż jedna z was, powiedzieć, czy jest tutaj pochowana, zamordowana kobieta? Czy w tej piwnicy, w której byłem przed chwilą, czy ona tam jest pochowana? Tak. Była. Była. Czyli mamy potwierdzenie tego... Męski głos. Co... Obrót. Co w piwnicy tak. Częściowo się działo. A teraz mi powiedzcie... Co było? Ogród. Mhm. Pod schodami. Pod schodami, a wiem, że przy schodach ona mnie cały czas obserwowała kilka moich wizyt temu. Ja. I wszystko tutaj się, słuchajcie, składa do kupy, nie? To jest niemożliwe po prostu. Ołtarzyk, pieniądze. A powiedzcie mi, czy jest tutaj duch syna ówczesnego właściciela, który zginął na koniu? To był 1585 rok. Nie. Nie ma go. Pewnie jest pochowany w mauzoleum, bądź gdzieś tam. Czy on jest pochowany w mauzoleum albo w tym kościele, który jest obok pałacu? Nie zrozumiałem. Tak? Tak. Nie idź. Czyli jest pochowany w tym mauzoleum? Tak. Czyli z synem, który zginął na tym koniu, nie nawiążę tutaj kontaktu, tak? Paweł? Tak, to ja. Czy mogę się dowiedzieć, dlaczego tak za mną podążacie? Za przekleństwo. Wyłącz. Nie wiem, jak to odebrać, ale czy przeklinacie mnie? Czy nie chcecie mnie tutaj? Chodź. Gdzie mnie chcecie zabrać? Idź swoją drogą. Idź. Znowu. Kobieta. Ja zawsze chodzę swoją drogą, ale ciekawi mnie wasze zainteresowanie moją osobą. Co was tak interesuje? Albo co chcecie mi przekazać? Patrz. Nie mogę. Nie możecie mi powiedzieć. A czy to wy, albo ktoś z was opętał mojego tutaj. Kolegę? Czy ktoś z was opętał mojego kolegę? W tym pałacu. Dosyć dawno temu. Pamiętacie takie coś? Nikt nie chce się przyznać. Czy ktoś z was opętał mojego kolegę? Raczej. Zbliż. Nie pasił? Czyli raczej, czyli możliwe, że to ktoś z nich i dlatego, że on im się nie podoba. Na przekór. Na przekór, no. Na przekór. A dlaczego to zrobiliście? Ta mina? Nie wiem. A czy nam coś tutaj grozi? Nie. Też tak myślę. Jesteście pokojowi dla nas, tak? Jedyna. Na razie. Uwaga, nic. Skończyłeś? Patrzcie, chwilę milczałem i pytałem się, czy już skończyłem, bo nie zadałem przez dłuższą chwilę żadnego pytania, nie? Mhm. I cały czas chcą dialogu. Co chcecie nam powiedzieć? Dlaczego was jest tutaj tak dużo? Dlaczego tak wielu was jest tutaj? Zabłądziliście? Generalnie to cały czas słyszę jakieś przerywane głosy, ale one się tak przebijają przez ciebie. Ja słyszę pieśni choralne. Cześć. Dlaczego was jest tutaj tak wielu? Czy możemy wam jakoś pomóc? Mogę powiedzieć. Powiedz, możesz powiedzieć, mi możesz powiedzieć. Postaram się wam pomóc. Łukasz. Idę do was. Ale mi się wydaje, że wszyscy już przyszli. Jeśli nie, to niech tamten repot w drugim pokoju... Jestem. Wyda dźwięk. O, przyszedłem chyba pan. Czy jesteś panem? K2 szanuję. Mam ciary. I K2. Coś K2. Przyszedłem. Ej, coś tu się kręci. Zobaczcie, jest coś koło Bartka. Jest coś koło Bartka, bo moment... Dużo. Tak, jest was wielu. Zielone. Jak stoisz, to dajesz ci jakiś znak. Czy to ty rzuciłeś naszą kamerą? Tamtą. Tamtą, tak. Tak, K2 była cały czas spokojna, bo no. Tu stoi cały czas miejsce. Czy to ktoś z was rzucił Edyta? Tą kamerą? I dlaczego to zrobiliście? Spróbować we dwoje. Musieliście we dwóch użyć siły, żeby ją rzucić, tak? Tu idą. K2 cały czas
A czy możecie jeszcze zamanifestować swoją energię? Tutaj. I czymś rzucić? Albo jakiś przedmiot poruszyć? Bo już dzisiaj zrobiliście to dwukrotnie. No już. Spróbuj poruszyć tym oknem albo drzwiami. Strasznie arogancki jest. Za dużo wymagam, ale jeszcze o to jedno proszę. Przecież dwa razy pokazaliście, że możecie czymś ruszyć. On stoi. Znaczy, żebyście mnie nawet zrozumieli, ten głos jest strasznie arogancki. Cały czas mówi do mnie mężczyzna takim grubym i niskim głosem aroganckim. Twój. Zobaczysz. Porusz jeszcze tym oknem. Albo czaśnij drzwiami. Bo wiemy, że możesz. Nie kopnę. Jest, ja wolnie, wiem coś takiego. To ty? Czy możesz jeszcze zamanifestować swoją siłę, czy już nie masz na to ochoty? Wiesz. Nie wiem, więc mi powiedz, albo porusz czymś. On wraca. Ratuj. Kobieta. Jak była? Ratuj? Łokieć Julii, już się wystraszyłem. Ratuj. Jak cię mogę, kobieto, uratować? Czy to ty właśnie chodzisz za mną? Nie. A czy jest tu jeszcze kobieta, która mnie obserwuje zawsze? Czy już odeszła stąd? Z tego pomieszczenia? Tam jest. Tu jest. Nie opuszcza mnie na krok. A czy komukolwiek z tego miejsca idę mogę, stąd. Mogę jakoś pomóc? Mężczyzna. Nie. Dobrze. Jest kobieta. Tak. A czy możesz, możesz kobieto podać jeszcze raz swoje imię? Czy ty jesteś Nefre? Wiadomo. To będzie ona. Wejdź. A możesz mi powiedzieć, jakie masz wobec mnie oczekiwania? Twój problem? Ja nie mam problemu. Nie ciąg. A czy za każdym razem, jak tutaj przyjdę, to będziesz mi się przyglądać? Ale miałam zlepek słów teraz. Miałam nic. Chciałam przyjść. A w czasach, kiedy to miejsce było zamkiem, czy stało się tutaj coś strasznego? Tak. Dużo osób tutaj zginęło? Zginęli. Czy oni zginęli w tym powiedz, parku, czy w pałacu? Co jest? Zginęli w parku, czy powiesz w pałacu? To? Nie słuchaj. Dobra, i teraz zastosuję pytanie, po którym zazwyczaj pada cisza. A czy powiecie mi, jak jest po drugiej stronie? I czuję odejdź. Czuję taki chłód teraz. Po nogach tak leci. Jakby oni odchodzili. Wracaj. Tak, i ta dwójka przystąpi. No. Oni gadają między sobą. Tak, bo już nie chcę odpowiedzieć. Chodź. A dlaczego nie mogę się dowiedzieć, jak tam u was jest? Bo nikt w żadnym miejscu nie chce mi tego powiedzieć. Czy jesteście zdenerwowani? Prawda. No. Nie. Nie lubicie tego pytania, tak? Nie. No. Dobrze, to... Nie musicie na nie odpowiadać. Nasz pan. Wróć pan. Jest. Czy to wasz pan zakazuje odpowiedzi na to pytanie? Chodź tu już. Nie podsłuchuj. A czy ktokolwiek może się dowiedzieć, jak tam u was jest? Czy jest to niemożliwe? Coś po łacinie powiedziało. Bardzo. Czyli nikt się nie dowie, tak? Z żywych. Jak zwykle. Raczej nie dla... No cóż. Raczej można sugerować, że raczej nie dla nas takie odpowiedzi. A czy chcecie mi jeszcze coś opowiedzieć o tym miejscu? Wani. Nie od razu. Ogromne dziecko. Czy była tutaj kobieta w ciąży? Ja byłam. Ja byłam. Czy ona jest tutaj z nami?
Czy to, czy to ty jesteś tą kobietą z legendy? No. Chyba tak, teraz mężczyzna. I czy to ty zginęłaś? Która? Czy to ty zginęłaś? Zaczyna coś znowu gadać. Czy to ty zginęłaś, bo zaszłaś w ciążę? Nie. Dlatego? Informacji. Nie możecie mi o tym powiedzieć, okej? Okay. Ich pytam. Czy cały czas jakieś głosy przebijają inne? Dawid. Kobieta takim rozpaczliwym głosem. Dawid. Czyli możemy domniemać, że... Pięć. Że faktycznie tą kobietę ktoś zamordował w związku z tym dzieckiem. Mhm. Dzień dobry. I to ma pokrycie z tym, co medium mówiła. Że jest kobieta, jest dziecko. Jest kobieta w sierpniu. A czy kojarzycie nami? Mnie? Czy ja tu już byłem wcześniej? Wypad. Jeszcze na grubo. Mhm. No dobrze. Bardzo. Bardzo mnie kojarzycie, tak? Idź. A macie tak ze mną... bardzo. Macie ze mną dobre wspomnienia? A co? No już zupełnie. Idź. Paweł, jak długo? Jest. Ilu? Już mam zakończyć z wami komunikację? Już mnie nie bawi słowo. Ja już nie chcę gadać. Ja. Bartek. To było ja i Bartek. U was. Powiedzcie konkretnie, czy mamy już przestać się komunikować? Teraz. Co, stań? Oni mnie tu chcą, ale nie chcą gadać. Jo, pierdolę. Czy chcecie przestać już... Chodźcie tu. ...uczestniczyć w tej sesji? Wyłącz. Są różne głosy. Odetnij się. Co? Idźcie sobie takie w tle ciche. To jest jedna wielka masakra. Dobrze, ja za chwilę będę kończył. Możecie jeszcze coś przy pomocy Bartka i Julki powiedzieć. Jeśli chcecie mi coś przekazać, możecie to zrobić teraz, bo nie wiem, kiedy tu znowu wrócę. Wąt stąd. Dlaczego jesteście tacy niemili? W prawo wyjdź. Tak pytam. W prawo po schodach jest do wyjścia. Teraz. Wyjdź. Dlaczego jesteście agresywni? Trudno liczyć. Tak? Słyszę tam jakieś stuki. Wynoch. Wynocha, takie z gardła. Wynoch. A czy mogę tu jeszcze kiedyś wrócić? Nie. Zrozumiałam. Takie... naćpamy go. Czy mogę tu jeszcze kiedyś wrócić? Chórem. Tak z 50 głosów. Wyjdźcie! Nie słyszałem czegoś takiego jeszcze nigdy. No, a tu jest... Powiedzcie mi jeszcze, czy mogę tutaj kiedyś jeszcze wrócić? I kończę tę sesję. Nie wracaj. Won. Ale się powtarzają bez kitu. Ja jestem ciekaw, dlaczego oni są tacy. Zbyt proste. Dobrze, w takim razie nie chcę was bardziej denerwować. Myślę, że... Jest stąd. Myślę, że... uzyskałem odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie idź. Nie idź. Oni może chcą, żebym ja został. Spieprzaj. Ja idę. Idź swoją pewnie drogą. Dbajcie o tą kobietę, nie która chwytaj się, mnie. Dbajcie o tą kobietę, która się mi przygląda cały czas. I opiekujcie się nią. Ja patrzę. Będziecie się nią opiekować? Tak, mężczyzna. Dobrze. Bądźcie dla niej mili. Bo to jest moja dobra dusza, tak? Będziecie o nią dbać? Dbaj. Może do kogoś mówić. Jestem. Proszę, dbajcie o nią, a ja kończę tę sesję, dobrze? Powiedzcie mi jeszcze raz, że będziecie o nią dbać. Zostało. Czyli zaakceptowali. Mogę. Nawet. Kiedyś tu jeszcze wrócę. I się dowiem, czy jest bezpieczna tutaj, dobrze? Bartosz. Proszę mi potwierdzić,
Ona tak. Będzie bezpieczna. Okej, okay. Będzie bezpieczna. Dobrze, w takim razie ja kończę tą sesję. Jesteście bardzo w porządku. I fajnie, że mogłem uczestniczyć w czymś takim jak dzisiejszego wieczoru, bo takich przeżyć jeszcze chyba nie miałem nigdy i nigdzie. Jeszcze raz, dbajcie o tą dziewczynę. Zdrów. Już. Dzięki. Cześć. A nam pozwólcie i moje nie tutaj, idź. Moim przyjaciołom, mojej ekipie. Słyszałam to powiem nie idź, tak jak przez kobietę, takim płaszczywym głosem. Ona chce, żebym ja to był. Ej, cały czas balans byli był ciepły, nagle się odzieje na laksa. Aż mięciary przeszły. Słuchaj, coś tu się prze... Ej, co tu się dzieje? Dobra, coś mamy, żegnaj się. Wrócę tu za jakiś czas i dowiem się, czy ta tutaj dziewczyna śpi. Jest bezpieczna. Tutaj śpi. Ej, oni chcą, żebym ja tu był, bo pod ta dziewczyna mnie tu potrzebuje. To jest chore. Zostaniesz. To jest chore, bo tak z tego tu... Ja chcę kończyć, zobaczcie, co się teraz dzieje. Ej, coś powiedziała jeszcze, kurde. Czy tam jest... Ej, ta dziewczyna nie chce, żebym ja tu... Coś mi krzyczy do ucha, tak... O, coraz bardziej. Weź się do wyłączenia. Kończ. Tu wyłącz. Nie chcesz spędzić tu... Dobrze, ja naprawdę muszę iść. I ja? Ale zostawcie moich przyjaciół, moją ekipę w spokoju. Ja tu wrócę i dowiem się, czy ta dziewczyna jest bezpieczna. Dobrze? Pogawę. Pozwól. Ta dziewczyna ma być bezpieczna, wspaniale. Tak? Wspaniale. Super. Wrócę tu. Teraz. Wrócę i zobaczę, czy jest wszystko w porządku, ok? A teraz muszę już jechać do domu, dobrze? Zaraz. Tak, zaraz muszę jechać do domu, bo jest już późno. Przerwa. Tak. Ale weź już na zakończę. Pożegnaj się, podziękuj. Dziękuję jeszcze raz. Jeszcze raz proszę, żeby ta dziewczyna była tutaj u was bezpieczna i dbajcie o nią. Ja naprawdę już muszę kończyć. Wrócę tutaj za jakiś czas i zobaczę, czy wszystko jest w porządku. Do domu, mężczyzna. Tak, jadę do domu. Dziękuję wam za te wszystkie odpowiedzi, za tą piękną przygodę dzisiejszego wieczoru w tych wszystkich pomieszczeniach. I mam nadzieję, że... Ja patrzę, drzwi się otrzymało, to Seba akurat. I mam nadzieję, że będziecie tutaj bezpieczni. Ja też. Dzięki. A wiecie, kiedy nastała chwilowa cisza? Oła. Bo ja mówię, zrobię mały eksperyment. Zadam pytanie, jak wam jest po drugiej stronie. Cisza. No ja miałem przez taki moment, bo ona powiedziałem nawet, że nic się nie No, to był... Ja przed tym zadałem pytanie... Ta końcówka, to ja słyszałam, jakby mi kobiecy głos krzyczał coś z każdej strony głowy, zdjęłem z słuchawki. Bo ta dziewczyna, ona tu jest i ona nie chce, żeby ja stąd Ej, ale na początku, jak odpaliliśmy, to słyszałam takie typowo nefre. No. Ona zwaliła totalnie. Patrzyłam, nie wiem, czy nie skrót imienia Nefretete. Nefretete to jest imię staroegipskie. Ja co po chwilę miałam takie coś, że stałam i czułam się, czułam okej. Okay. I co chwilę miałam takie buchnięcia takiego... Może ona była tak zimna nazywana. I takie ciarki miałam takie... Przelatywało przez nas. Biblicy. No, typowo. Padło mi to samo imię. Nefre. No. Mówiłeś. Bo Seba akurat tu byłeś, jak to imię nie padło. No jest to tak grane, nie? Dobra, słuchajcie. To miejsce jest bardzo przyjazne dla mnie, a ogólnie dla łowców takich jak wy jest po prostu chore. Słuchajcie, robimy zwijkę, podsumowanko, no, bo... Na spokojnie, najpierw zwijmy sprzęt, no. Bo jest z niego naprawdę pyte, nie? A to, co tu się dzisiaj wydarzyło, no to myślę, że no, zrobiło wszystko, nie? Że naprawdę... Tak, jeśli ktoś tu robi badania i mówi, że jest tu słabo, to my mówimy, że tutaj jest grubo. Naprawdę mega mocno i możliwe, że po prostu... Jakby to powiedziała taka znajoma moja wrocka samej grubasy. No. Dobra, czas się otrząsnąć z emocji, bo wyszliśmy... A jest z czego? Jest z czego, bo wyszliśmy... Definitywnie. Wyszliśmy z tego miejsca i ja już tam nie wracam generalnie. Nie ma takiej opcji. Nie ma ciekawości? Czemu? Nie chcesz więcej? Nie. No, stary, ja nie byłem nigdy tak przerażony. Cicho, Paweł, no kurde, odcinka. Wrócimy tutaj. Słuchajcie, ja na pewno tutaj wrócę, bo wiem, że mam tutaj wśród duchów
koleżankę, która nie wiem czemu upatrzyła sobie mnie, ale faktycznie to, co dzisiaj uzyskałem na moich single sesjach i podczas sesji ślepej, to był po prostu dla mnie totalny kosmos, w tym latająca kamera i przesuwający się to SLS. Jest to, na co czekałem cały czas. To szumy, coś... szury, rzuty, jakaś tak. Wiesz, zewnętrzna interakcja z tamtego świata fizycznie weszła w nas. Faktycznie czegoś takiego jak tutaj nie doświadczyliśmy jeszcze nigdzie indziej. Widzieliśmy takie coś jedynie na amerykańskich kanałach, gdzie coś się przesuwa, gdzie czymś jest rzucane. Mm. I faktycznie dzisiaj po raz pierwszy mieliśmy okazję doświadczyć tego na własnej skórze i myślę, że naprawdę jest to mocny materiał i na pewno nie jeden niedowiarek, który zobaczy ten odcinek, stwierdzi, że faktycznie takie rzeczy mogą się naprawdę dziać. Myślę, że będzie to przełom też w naszych nagraniach, tak. Że takie rzeczy będą zdarzały się częściej, że coraz bardziej wchodzimy w te tematy i... Ja tutaj się naprawdę poczułem, jakbym był częścią tego pałacu i faktycznie jak wychodziłem z piwnicy i prosiłem, żeby coś szło do góry na piętro, gdzie będę przeprowadzał ślepą sesję, faktycznie to szło, bo w momencie, kiedy dotarłem na górę, teraz zaczął napieprzać zielony rempot, tak jakby co chwila ktoś koło niego przechodził i jak zacząłem tak, sesję, jesteśmy teraz to... po tym wszystkim, Paweł jest nadal nakręcony, co mówiliśmy, jak biegał z siatką. Tak, odbiło mu. Tak, Pawełowi odbiło. Odgadywaliśmy cię, sorry, ale byłeś widzieli takiego demona w oczach, ale ja naprawdę tak, się czułem, demona w oczach, biegałeś jako pętany, jakbyś miał misję, no normalnie dla nas to był szok, nie? I te wszystkie dusze by chcieli po prostu, żebym ja tutaj tym wszystkim. Czyli coś na ciebie albo mocno wpłynęło, albo coś się w tobie wtedy odblokowało. I teraz będziesz tak. Do tego wszystkiego inaczej podchodził. No. Nie wiem, zobaczymy. Jak jakieś osoby medium oglądają, prosimy w komentarzu o waszą interpretację tego, co jest, zobaczyliście, no? Bo ja naprawdę jestem nakręcony na maksa, chociaż czuję się naprawdę, jakbym był mega, mega przeziębiony. I to stało się w momencie, kiedy wszedłem na górę i zacząłem sesję sam na strychu. W pewnym momencie poczułem dreszcze ciarki na plecach. I tak mnie trzyma do teraz, jest to naprawdę mega dziwne, bo nie sądzę, żeby w kilka minut szło się przeziębić i zachorować. No nie, a znacie Pawła, wiecie jakie ma podejście, zawsze stoi z boku, coś tam się stało, no smutne. Dzisiaj były emocje, była adrenalina. Coś tam było na schodach, nie wiem, a dzisiaj widzicie, będziemy cię teraz obserwować. Tak, 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 jestem ciekaw, obserwacji. Co się będzie działo dzisiaj w nocy. Julka powiedziała, że śpię. Nie śpisz w domu. Nie śpię w domu, będę spał z psem w ogrodzie. Myślę, że to tyle. Dobrze. To miejsce na pewno jest mega przerażające. Jeśli mega ktoś nawiedzone. Szuka mocnych wrażeń, przyjedźcie tutaj może 1 listopada, a może w noc kupały, a może w jakąś inną randomową noc. I zobaczcie, co może was tutaj spotkać. Ale pamiętajcie też o zasadach bezpieczeństwa, bo w tym miejscu można w niejedno dziurę wpaść. Także myślę, że już kończę moje flow, bo ja bym tutaj się jeszcze po prostu rozgadał o moich koleżankach z tego pałacu, ale widzieliście zresztą sami, co tutaj się wydarzyło. I myślę, że na tym skończymy. Dajcie znać, jak się podoba wam taki format odcinka, bo teraz właśnie w tym stylu będzie to nagrywane. Będzie historia przeplatana z paranormalem. Będą urbexowe przechadzki i naprawdę będzie bardzo, bardzo mocno. Także to wszystko już. Dzięki, do zobaczenia. Na razie, trzymajcie, hej. Przepraszam, jeszcze nie kończymy. Nie zapomnijcie o tym, żeby... Dzwoneczek, masz nagrywanie? Sub, tak, to nie, było tak. To. Nie zapomnijcie o tym, że jeśli podoba wam się to, co robimy, to kliknijcie łapki w górę, przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, żeby nie ominęły was żadne powiadomienia z naszego kanału. A jeśli bardzo wam się podoba to, co robimy, kliknijcie przycisk wesprzyj i dzięki temu możecie wspierać nas w naszych dalszych realizacjach i działaniach. I to wszystko. Pan już do domu. Kończymy.